Wesoły świat! Ja mam wspólny problem. A życzę ci kolorowych snów. Który nie pojawi się w grudniu, pojawi się dopiero w styczniu. Święty Mikołaj, bardzo, bardzo chciałbym uzupełnić swoją dyskografię takiego rapera Tupaka, nie wiem, znasz go? Na pewno nie. Okay. Ja bardzo chciałbym dostać od Mikołaja taki dobry komputer, ponieważ ciągle pracuję na Ataryce, a ona już coraz mniej może. Nieważne co dostanę, tylko ważne od kogo. Zresztą tak w ogóle to ja wolę dawać prezenty. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. Być w formie jedzenia. Dobrze. Jakiś torcik. Ja już tu chowam, ponieważ jak znam życie, to zapewne zaraz te fotki pogubicie mi. Ja to chowam. Sam proszę. Macie coś do dodania jeszcze a propos fotek? Proszę zostawić tutaj. Czy nie? Mogę sobie coś zagrać? Tak, grałem. Zaraz, chwilkę, reklama później. Reklamka później. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja o wam mówiłem. Jak tu się wchodzi, to się nie wychodzi. Zakład, że się spotkamy tutaj jutro. Tak. Jak nam nie uda się uciec z tej twojej piwnicy. Jak wam się nie uda uciec z tej mojej piwnicy, to co? Spotykamy się jutro. Dobrze. Zabierzcie sobie. Ale nie, to jest tak fajnie, że nie uciekamy. Zaraz zobaczymy. No. Do zobaczenia jutro. Gwarantuję, że... Kuka, Matka Święta, czuwa sama. Nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. To cześć. I to było dla was. Chwilę, jak to powiedział dosyć, to powiedział dosyć. Winda. To jest zaraz, honor, najpierw, którego nie ma, tak? Najpierw zobaczcie teraz nie kolędę, ale piosenkę o aniołka. Pomożecie mi, bo nie mam sekretarki, ponieważ ciągle przy was pokazujemy gołe dziewczyny, to pokazujemy teraz gołych facetów. Proszę bardzo, goły facet. Rafał Koziniec z Trzyjezierza, koło Morynia, województwo szczecińskie. Tak właśnie wygląda, tak wypoczywa, pewnie słuchając oczywiście Just Five. Można się tego spodziewać. Proszę bardzo, następne. Następna fotka, to akurat taka świąteczna. To którą pokażemy? Nie, to tą pokażemy. Najpierw tą. To jest fotka świąteczna. Typowo kolędnicy. Kolędnicy, tak wyglądają kolędnicy 98. Chwileczkę. Mariusz Majkrzak z Głuchołaz, województwo opolskie. Odwróć w drugą stronę. A zobaczcie tutaj, patrzcie, jakie kury są teraz. W wywieczniku można spotkać kury. Nie tą stroną pokazać. Tak, tak musi być. O tak. To sobie widzicie, jak obydwa są szare. Obydwa są szare, ale kura jest jedna. Tak wygląda kura, która wystaje z wiecznika. Ja myślę, że to jest fajne. Zalęgły mi się kury. No, jednym się zalęgają szczury, innym kury, prawda? To jest całkowicie normalne. Komury. I ostatnia fotka. Daj. Ostatnia fotka, którą dzisiaj pokażemy. O. Brawa za ostatnie fotki. Norbert Musiał z Zakopanego, proszę bardzo, to jest taka fotka. I już. Facetów dzisiaj pokazywaliśmy, żeby... Dla równowagi, bo zawsze pokazujemy dziewczyny. Już? No. Ten twój trik to już był taki stary. Idziemy! Chcesz sobie kliknąć? Kliknij, zobaczymy, co ci z tego wyjdzie. Klik. Where?
Jesteśmy trochę w twoich dokumentach. Tam portfel leżał i powiedzmy... Co? W listach? Nie, w portfelu! Co ty w portfelu nosisz? Tu, a tu bardzo proszę zbliżenie. Co to? To nasz górnik nosi w portfelu. Ja sobie wypraszam takie. No właśnie. Dobra, to jest dobra. To jest twoja kobieta? Chwileczkę, proszę mi pokazać, co to jest. O, nie, 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 bo niuta, to jest na Filunia, to co jest z drugiej strony napisane? Kobieta, tak? To jest napisane, to jest że... moja kobieta. Dorota, kocham, co? Dorota Kasprzycka z Katowic. Pozdrowienia aha, no dla redakcji nie, i dla mojego zdjęcie... chłopaka górnika. To jest zdjęcie. To jest zdjęcie, a to jest list miłosny. Nagrodzone w dniu dzisiejszym. I teraz nie wywiniecie się, jak już zaczęliście mi grzebać w zdjęciach, to proszę bardzo, nagrodzicie to zdjęcie swoją płytą. Co ja będę rozdawał nagrody? Wy rozdawajcie teraz nagrody, jak tacy mądrzy jesteście. Słuchaj, to taka podwójna. Ta podwójna płyta. I kupa? Do Katowic pojedzie. To dopiero. I patrzcie, jak się górnik z górnikiem się dogada. Z Katowic jest? No. I cię kucha. Kucha. Tego nie napisała. Jak napisała nie, za to, że, jak nie, czytaliśmy. Że kocha Just Five. Do tej pory nie wiem za co. Wiesz, że tam. Interesuje stan waszego posiadania, bo to jest wiadome. Oczywiście, ja nawet kiedy musiałem wyciąg z konta przynieść tutaj i osobiście pokazałem pani Ani, że zarabiam mniej od niej w ciągu tygodnia. Ona się bardziej cieszyła. W ciągu miesiąca zarabiam. Co? Ucieszyła się? Jak zwykle? Bardzo się ucieszyła, bardzo. Ucieszyła, tak? Natomiast ja bym się chciał zapytać, czy macie swoje samochody? Ja mam, Marcel. Ja mam, nie ma samochodu, ale mam motor, który bardzo serdecznie pozdrawiam. Masz motor? Motor, jak to jest motor, to jest jakiś motorowy. Motor. Aha, no dobra. Pozdrawiam już motor. A wy? Ja mam swój samochód. Zaczynałem od zestawy, takiej... W ogóle z zestawą to zrobiłem świetny interes. Ale nie zestawy stołowej, tylko zestawy takiej stołowej. Ale ja sobie jaki interes zrobiłem. Kupiłem zestawę za 12 baniek. Włożyłem w nią 20, a sprzedałem za 3. Ja no, ma głowę do interesu. Ja myślę, że powinien zostać ministrem finansów w naszym kraju. Ja chcę pozdrowić. Ja pozdrawiam moje ukochane radiotaksy. Ja nie mogę powiedzieć. Nie możesz powiedzieć, które. Ale pozdrawiam. Ale jak jedziesz radiotaksy, to wiemy, że nie masz samochodu. I tramwajazdy. Nie, ale to jest śmieszne, że tylko jeden z nas ma w tej chwili prawo jazdy. Ale trzech jeszcze robi. Tak, no tu usłyszałem, że prawa jazdy teraz dają od 17 lat, a wy nie wyglądacie na więcej niż 15. Ja od marca staram się o prawo jazdy i na pewno będę miał to prawo jazdy. Tak? Tak, będę uczył się Ja bym chciał teraz tutaj przestrzec wszystkich kierowców, którzy poruszają, wszystkich pieszych, którzy chodzą po mieście, że być może Bartek niedługo otrzyma prawo jazdy, a wtedy... Będzie nieciekawie na już trzeba uważać, siwy dym na polskich drogach. To jest też niebezpieczeństwo straszne, jak jeżdżę po ulicy. I wtedy ale motorem trudniej przechodnia trafić. Czy wam teraz zadaję? Naprawdę? Naprawdę zadaję wam teraz pytanie. Czy wasi rówieśnicy nie są o was zazdrośni? O was są popularni? Nie. 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 Nie? Nie. Którzy, ale nie. Nie okazują tego. Nie, gdy, że macie takich kolegów, co potrafią ukrywać uczucia. Tak. Są prawdziwi koledzy. Masz i kumpli. Masz. Kuzynów. Gdy masz kumpli? Dzięki. Mam. Górników. Dwóch. Może jednego. Nieważne, zaraz, mieliśmy się o was rozmawiać w tym momencie. To co, nie ma takich objawów zazdrości? No jeśli chodzi o naszych znajomych i przyjaciół, to jasne. Żeby... Tylko z twojej strony. Ja wam nie zazdroszczę. Jak nie? A my cię zazdrościmy, że... To ja zawsze chciałem być górnikiem. Ty zazdrościłeś mi, jak przez 2 minuty powiedziałem ci program. No tak, nie jesteś zazdrosny. Bo się niepewnie poczuł. No cóż, niepewnie się trochę poczułem, bo oczywiście, oczywiście, że wszystko się może zdarzyć, prawda? Na szczęście ja nie śpiewam i nie koncertuję, więc nie wchodzimy sobie w parad. Każdy robi to, co lubi. Tak. No, dobrze. A ja lubię na przykład klikać joystickiem. A Bartek by się A ja teraz. Już się czujesz, no dobrze. Amatorzy. Kliknij sobie. Fire. Czy iść? Nie, to już jest koniec. Nie chcę wyłożyć. Zanim idziemy, to jeszcze musimy coś... Dokładnie, mamy jedną sprawę. Tak. Bardzo ważną sprawę. Ja wam nic nie pożyczę. Ja jestem spłukany przed świętami. Ale możesz iść. My tutaj mamy sprawę. Tutaj mamy sprawę. Z tej okazji dać wstaniemy, prawda, Bartek? Tak, dać wstaniemy. Chcieliśmy życzyć bardzo szczęśliwych, zdrowych, wesołych świąt wszystkim, którzy spędzą je i pod powierzchnią Ziemi, i na jej powierzchni. Na morzach, lądach i oceanach. Trzymajcie się zdrowo, ciepło. Bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się, radujcie się. I niech święta trwają przez cały rok. Amen. I pamiętajcie, że najważniejsza jest choina w tym wszystkim, żeby choinę ubrać i żeby pod choiną składać prezenty. Idź do choinki. A w tych prezentach oczywiście węgiel kamienny z tej kopalni. Bo węgiel lepszy,
niż na przykład płyta kompaktowa. Chociaż chyba, że jest to płyta. Chyba, że jest to płyta grupy Just Five, która była gościem naszego programu przez 3 dni i ja jestem bardzo zmęczony, a oni podejrzewam jeszcze bardziej. Już nie może z nami wytrzymać. Idźcie już, bo muszę się przygotować. Spadamy, póki nas chce wypuścić. Tak, do zobaczenia. Cześć. No, to do zobaczenia. Hej, cześć. Witamy serdecznie. Dziękujemy. Zaśpiewamy teraz specjalnie skomponowaną na te święta pastorałkę Mój Panie Spraw. Na białych kartkach
jeszcze raz, by zawsze przy stole było miejsce, gdzie zasiądzie ktoś, kto zgubił swą drogę w tę noc. Mój Panie, spraw jeszcze raz, by ziemia zmęczona złym obrotem spraw tuliła nas, jak matka, gdy dzieci chcą spać. Mój Panie, spraw. Czeka na pierwszą z gwiazd, która spojrzy w każdą twarz. Uśmiech zmieni żal i smutek w radość. Dzień pełen trosk, tych ubranych w świąteczny, śnieżno-biały strój. Nie. Panie, spraw jeszcze raz, by zawsze przy stole było miejsce, gdzie zasiądzie ktoś, kto zgubił swą drogę w tę noc. Mój Panie, spraw. Dziś pełne życzeń słowa. Zapraszamy Was do szalonej zabawy. Podaj dalej! Startujemy! Witajcie w Podaj dalej, pierwszy świąteczny dzień. Ludzie, co tu się będzie dzisiaj działo? To już słychać. Obiecywałem, że rozpakujemy dzisiaj dla Was jeszcze jeden kolejny świąteczny prezent, a to wszystko dzięki grupom ONA! I dzięki grupie Just Five. Dwie najwspanialsze grupy muzyczne z dwóch stron, można by powiedzieć, naszej muzycznej sceny, z dwóch biegunów. Zrobiliśmy to specjalnie, aby emocje były jeszcze większe, żeby doprowadzić te emocje do zenitu. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Najważniejsze jest to, że obydwie grupy zdecydowały przed programem, że te pieniądze, które wygra drużyna, która znajdzie się w dzisiejszym finale, te pieniądze są przeznaczone na Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, a będą to, mam nadzieję, niemałe pieniądze. Brawa dla nich jeszcze raz za to. Just Five. W takim razie waszym przywilejem w pierwszej rundzie będzie wybór jednego spośród dwóch haseł. W drugiej rundzie ONA będzie decydować o tym wyborze. Chłopaki, odpowiedzcie na pytanie, czy słuchacie ONA? Słuchamy. Ja osobiście uważam, że są najlepsi w swoim stylu i najlepiej brzmią. Ja widziałem ich, jestem w Opolu i bardzo mi się podoba. Ukłony. Ja się nie podlizuję. Ciekawe, co na to ONA. Chłopaki, przechodzimy do konkretów, bo pewnie wszyscy przed telewizorami już się niecierpliwią, co stanie się za chwilę. Cztery punkty czekają na Was być może do zdobycia. Poproszę czterech zawodników z drużyny o założenie słuchawek. Grzegorz poznaje dwa hasła i wybiera jedno z nich. Ciekawe, czy podoba im się to, czego słuchają. Dowolne. Wybór należy do Ciebie. Jedno z dwóch. Wskaż, na które się decydujesz. Nie musisz się śpieszyć. Drugie hasło przejdzie na stronę ONA. No, to jest zawsze niełatwy moment w naszym programie. Kapitanowie mocno... Dobrze, to. Mandat. Grzegorz, gotowy?
Tak, podaj dalej. Policja kara. Policja kara. Przepisy, kodeks. Więzienie. Kara, papier, pieniądze, policja, lizak. Bilet. Policja, kara, bilet. Mandat. Ulica, samochód. Droga. Papierek. Mandat. Oddajemy głos naszemu sędziemu, nie ja przyznaję punkty, tylko on, ostatni z was, może już zdjąć słuchawki. Zdaje się, że się zasłuchał, a podobał wam się ten kawałek, chłopaki? Rewelacja. Gdzieś go słyszeliśmy, ale nie pamiętam gdzie. Zdradzę wam wszystkim, że słuchali siebie samych, a więc lubią nie tylko ENA, ale i Just Five. Wróćmy do naszej zabawy. Głos dla sędziego. Ile punktów pozostanie po stronie chłopaków? 2 punkty dla Just Five. 2 punkty dla Just Five. Szabi, jak się domyślam, jeszcze w życiu nie zapłacił żadnego mandatu. Tak, zupełnie z samochodem tego nie skojarzyłem, bo nie mam samochodu. Wszystko jeżdżę rozumiem. Proszę bardzo, gdzie można spotkać gwiazdy naszej muzycznej sceny? Przechodzę na stronę. Punkty po stronie Just Five. Chłopaki, zmieniamy oczywiście kapitana. Szabi. 4. Klepanie się w nietypowy sposób jest również atrybutem naszych zawodników. Podaj dalej. Szadi za chwilę pozna hasło, które pozostało dla was. Możecie już zakładać słuchawki. Jeszcze tutaj nic nie ma. To jest goła tabliczka, że się tak wyrażę. Drugie hasło, które jest dla was, to święto. Szadi gotowy? No to podaj dalej. Niezwykły dzień. Na przykład niedziela. Święta. Liczba pojedyncza. Załóż słuchawki. Święta? To. Święto. Urodziny. Tort. Kolacja. Urodziny. Ile punktów? Też walczą wspaniale. Słuchając Just Five w międzyczasie, hasłem było święto. Oddajmy głos naszemu sędziemu. 1 punkt zaliczamy. Nie wolno podpowiadać. Kto podpowiadał? Tak. Żartował, bo się wydało. Decydującą rundę, w której jest podwójna ilość punktów do zdobycia, zaczyna ta drużyna, która do tej pory zgromadziła mniej punktów. Każdy z zawodników, każda z zawodniczek, która odgadnie prawidłowo hasło, zdobywa 2 punkty dla swojego zespołu. W sumie to może być 8 punktów w ciągu 40. Zmieniamy kapitana. Szabi wędruje na koniec. Chłopaki, słuchawki na wasze głowy. Po raz trzeci słuchacie Just Five. Just Five słucha Just Five. I za chwilę zobaczymy, czy do końca tej piątki dojdzie hasło, które wybierze Bartek. Oto 2 hasła dla ciebie. Gość. Gość. Gotowy? Podaj dalej. Przychodzi do ciebie. Na urodziny na przykład. Goście? Pojedynczo. Gość. Kim jesteś? Piosenkarz. Tancerz. Człowiek. Przychodzą do ciebie czasami. Nauczyciel. Ach, słyszymy naszego sędziego, a już myślałem, że wam odpuści. Chłopaki, gość był tym hasłem. Powtórzyła nam się podpowiedź, ale zobaczcie, jak oni walczą. Patrzcie na ich twarze, jakie zmartwienie, kiedy nie zdobyli tyle punktów, ile mogli. Bartek mówi, przykro mi. Oddajmy głos naszemu sędziemu, on wszystko wytłumaczy i chłopakom, i widzom przed telewizorami. Ten gość przyszedł nam 2 razy. 2 punkty. 2 punkty. Idealny remis w tym momencie. Za chwilę ONA walczy o kolejne punkty. Ja przypomnę, że dwie drużyny ustaliły, że sprawią największą radość dzieciakom i młodzieży z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, przekazując wygraną, niemałą wygraną z dzisiejszego programu właśnie na konto tej fundacji. A teraz już za ONA! Świąteczny finał, podaj dalej. Zgodnie z ustaleniami obydwu drużyn i zwycięzcy, i w cudzysłowie pokonani, znajdują się dzisiaj w finale, a więc w dzisiejszym finale podaj dalej zespoły ONA i Just Five. Powiedziałem w cudzysłowie przegrani, ale bowiem jeszcze raz przypomnę, te wszystkie pieniądze wygrane w dzisiejszym finale przeznaczają obydwa zespoły na Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, a mam nadzieję, że będą to niemałe pieniądze. Podaj dalej, nie zmieniamy nigdy zasad i dzisiaj również ich nie zmienimy. Zapytam teraz Just Five, którzy rozpoczną finałową
rozgrywkę, kto będzie waszym kapitanem w finale. Z brzegu. Każdy z nas się boi, więc... Zdaje się, że się nie pcha do tej roli. Shadiego w takim razie zapraszam do siebie. Shadi podaje 4 swoje skojarzenia do finałowego hasła. Zadaniem drużyny jest w przeciągu 20 sekund po 5 sekund dla każdego z was odgadnąć te 4 skojarzenia. Jeśli je odgadniecie, wygrywacie po 1000 zł za każde skojarzenie i 4000 pojawi się na waszym koncie, czyli na koncie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Chłopaki, jeszcze tylko jedno pytanie, będą trudne. Wasze najpiękniejsze święta w życiu. Albo jak spędzacie te święta, albo które były najpiękniejsze, a może właśnie te? Wszystkie święta spędzone z rodziną. Z rodziną i w górach. To chyba w ogóle najpiękniejsze dni w naszym życiu. Ja mam nadzieję, że tak jest w życiu każdego z nas. I chyba należałoby sobie życzyć, żeby każdy dzień w ciągu roku przerodził się w taki dzień, w taki radosny, jak dzisiaj tutaj u nas w studiu. Zapytam o to wszystkich, czy usłyszę aplauz na ten temat? Zdaje się, że ja się rozgadałem, ale... Pierwszego w decydującej, teraz finałowej rundzie zapraszam 4 chłopaków z Just Five do słuchawek. Niech posłuchają muzyki w momencie, kiedy Shadi będzie nam podawał 4 swoje skojarzenia do pierwszego finałowego hasła. 4 skojarzenia, jednowyrazowe, chyba że będą się ze sobą nierozerwalnie wiązać. I pamiętaj o tym, że zawodnicy muszą podać je dokładnie w tej formie. Ale nie w ciągu 5 sekund. Ty nie musisz w ciągu 5 sekund. Oni będą mieli po 5 sekund dla każdego z nich. To i dużo, i mało. Pierwsze hasło finału. Boże Narodzenie. Święta, choinka, rodzina, prezent. Agnieszka tutaj dzielnie podpowiada nam z tyłu. Dziękuję. Święta, choinka, rodzina i prezenty. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. Nad wszystkim czuwa nasz sędzia. Wyłączamy muzykę w słuchawkach pozostałych chłopaków z Just Five. Tak, ten... To, że muzyka zgasła, oznacza, że zapraszamy was już do nas. Chłopaki, 1000 zł za każde odgadnięte skojarzenie Shadiego do pierwszego hasła finałowego. A pierwsze hasło to Boże Narodzenie. Czas start. Święta, choinka, prezenty, gwiazdor, bombki, opłatek święty Mikołaj, choinka, dziadek Mróz, nie wiem. Radość, niespodzianka, uciecha, zabawa. Rodzina, radość... Tak! Wszystkie 4 odgadnięte! Święta, choinka, rodzina i prezenty! Bartek odgadł od razu 3 hasła. Rodzinę pozostawił dla ostatniego Grzegorza. 4 słowa odgadnięte, a więc 4000 są już dzięki wam na koncie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Teraz czas na ONA. To oni zaprosili was do finału. Nietypowa sprawa w Podaj Dalej. Zapraszamy ONA na plac boju. Zasada ta sama, tylko że przy drugim haśle... Jesteście wszyscy wspaniali. Roku dzisiejszego programu. Tylko nie zapominajmy o naszych obowiązkach. Trzymajcie. Cześć. 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 Oni są bardzo mili. Dede też to znowu my. Dziś zabierzemy cię tam. Just Five. Ruszaj z nami. O tak. Zaczarowany świat, co tylko w duszy gra. Hej, hej, dla ciebie tam gra. Zaczarowany świat. Fantazja, fantazja.
świeci słońce, to dla nas zaczyna się dzień. Na horyzoncie naszych ludzi biegniemy pod wiatr, poniesie nas tam już dziś. Zaczarowany świat, co tylko w duszy gra, nie poniesie nas fantazja o tak. Zaczarowany świat i nikt nie będzie sam, już nigdy nasze serca dziś ruszają. Prosimy. Zapraszamy. No i co ja mam powiedzieć? No nasi starzy znajomi, nasi starzy goście Just Point. Witamy w naszym studio. Cześć. Koblat już prawie cały rok się nie widzieliśmy. W tamtym roku powiedziałabym, no. Rok żeśmy się nie widzieli, moi drodzy. Słuchajcie, musimy powiedzieć jedną ważną rzecz. A propos konkursu, który wspólnymi siłami jeszcze z Brawo żeśmy przygotowali, ponieważ czas już się kończy, prawda? Tego konkursu? No taki ten, co nagrodą jest wyjazd do Disneylandu, no. Przypomnijmy o czym to. Konkurs związany jest... A w nim co? Kupony konkursowe! Ale przypomnijmy, że ten konkurs związany jest ze świąteczną edycją naszej płyty Zaczarowany Świat. Przypomnijmy, do płyty Zaczarowany Świat jest dodawana gratis płyta z kolędami, z remiksami utworów dotąd niepublikowanymi. Na tej płycie znajduje się też pastorałka i co jeszcze? Nasze zwierzenia. A ja chciałem powiedzieć, bo nie wiem, czy mówiłem kiedykolwiek, że w środku jest kupon. O, i tam jest pytanie, jaka jest nasza ulubiona kolęda? I odpowiedzi na to pytanie szukajcie w przedostatnim grudniowym wydaniu, świątecznym wydaniu gazety Brawo. Brawo. Do 23 stycznia tak, można przesyłać odpowiedzi. A ty to masz pamięć. Jeszcze. A 31 stycznia tutaj na żywo w programie Losowanie. Kto i jeszcze raz z nami? Brawo! Do Disneylandu! Myszka Miki, czekam! Słuchajcie, po co mam komputery? Kupcie sobie Shadygo! I brawo dla Daniela! Dziękuję. To teraz ja jeszcze powiem rzecz jedną, że nagrodą w tym konkursie jest wyjazd razem z chłopakami z... Na Majorkę! I z nami do Disneylandu pod Paryżem. I brawo dla Wróblewskiej! Brawo! Brawo dla TVN, że jedzie z nami! Brawo dla Majorki! Brawo dla Disneylandu! Może słówko o Sylwestrze. Była zabawa? Oj, i był koszt. Było strasznie głośno. Dokładnie. Graliśmy koncert w Gorzowie. Mhm. Było niesamowicie dużo ludzi, ponad 10 tysięcy. Ale przed północą czy po północy? Przed północą. Tak, przed północą. Tuż przed. Dokładnie. Do domku wróciliśmy o godzinie... Gorzowa wracaliście do Poznania? Dokładnie. Tak. Byliśmy o drugiej. Czyli potem... tradycyjnie Sylwester w samochodzie. Ale nie, o 12, punkt 12 byliśmy na scenie. Jeszcze. Aha. Czyli w pracy. Przyjmijcie od naszego programu najserdeczniejsze życzenia z okazji nowego roku. Dziękuję bardzo. Do was jeszcze wrócimy, ale musimy załatwić pewien interes z telewizji. A ja mogę złożyć jeszcze życzenia? Tak, ale szybko. Zbliżenie, proszę. Halo. Chciałem złożyć życzenia naszym fanom i nie tylko, wszystkim tym, którzy oglądają ten program, żeby te marzenia, które są w środku, tam w naszych serduszkach pospełniały się. Dołączamy się oczywiście. My się dołączamy także, a teraz rozdajemy kawał zwierza. Dzwonił z Krakowa, czy dobrze, ale jak masz na imię? Bartosz i haha. Bartek i haha, cześć. Masz jakieś hasło na nasz kubek i haha? Kubek Rafała i Agnieszki. Niesamowite. Czekaj, niech sprawdzę. Rafał i Agnieszka, rzeczywiście. A co dalej? Kubek Rafała i Agnieszki od deski do deski, tak? Czy w porządku? Kubek jest dla ciebie, chociaż jest nasz. Ale wędruje do ciebie, a teraz musisz wyczulić swój słuch. Mamy nadzieję, że tobie słoń na ucho nie nadepnął, ponieważ musisz odgadnąć, kto wykonuje ten numer band. Kto to śpiewa? Edyta Bartosiewicz. Tak, a tytuł piosenki? Gorąca miłość, coś takiego. Tak, tak, powiedz całe. Miłość jak ogień. Bardzo dobrze! Musisz programu jeszcze raz? Tak, już są. Just Five.
serca biją miarą, już wiesz. Dopóki wierzysz, że we mnie odnajdziesz przyjaźń, będę tu trwał. Dopóki tego chcesz, zapomnisz kiedyś, zrozumiesz, że wiara w cuda opłaci się nam. Niepokój schowasz na zawsze, odnajdziesz przyjaźń, będę tu trwał. Słowa nie wiatr, to prawda w nas, jest naszą siłą. Tak blisko i serca biją miarowo, kto zna, że między nami na zawsze będą słowa niewiarę. Na zawsze będę trwał, odnajdziesz siebie, zrozumiesz. Nie wszystko złoto, co złoty ma blask. Niepokój będzie wspomnieniem, bo ja przy tobie będę wciąż trwał. Słowa nie wiatr, to prawda. Końca, ale musimy dać Ci jeszcze okazję dostania od nas, wygrania u nas nagrody w konkursie muzycznym. Dla Ciebie zagra Bend. Słuchaj Bendu. Deszczu Mafia. Proszę? W imię Dobrego na pocieszenie od Rafała. Możemy Cię tak obdarować nagrodami. Dostajesz kasety na pocieszenie i wielkie pozdrowienia od nas i brawa od nas. O, brawa. Cześć, mój drogi. Przypominam, że naszymi gośćmi dzisiaj jest zespół Jazz Five, z którymi się żegnamy razem z Wami. Chodźcie do przodu, żeby się pożegnać. Zapraszamy w przyszłym tygodniu, sobota, niedziela, a Wy się bawcie i pamiętajcie, że za tydzień w niedzielę rozwiązanie naszego plebiscytu Idol 98. Cześć! Muzyka gra! Oglądajcie nas koniecznie. A teraz i ha-ha! I ha-ha! Nie strzelać! Cześć. Twoi fani, między innymi oni się z tobą za ciebie wstawiali, na pewno pisali kartki. Jeszcze raz wielkie brawa. Tego człowieka nie trzeba przedstawiać, ale kto go widzi pierwszy raz, to nie wie, że... Czy ja to mogę powiedzieć? Ogłaszamy wszem i wobec, że idolem roku według was, bo to wy głosowaliście, idolem roku 1998 zostaje ten oto młody człowiek, czyli Bartek Wrona, członek zespołu Jazz Five. 76 tysięcy głosów przyszło na ciebie. Jeszcze raz brawa! Bartku.
uroczysty moment, ponieważ chcielibyśmy ci wręczyć tego tepera, który z radością aż kręci głową. Mniejszy nas opuszcza i wędruje w twoje opuszcza nas, wędruje w twoje ręce. Mam nadzieję, że sprostasz wymaganiom, ponieważ być idolem to nie jest takie proste. Musisz teraz się naprawdę starać. A ja na znak zwycięstwa koronuję cię wieńcem laurowym. Co? Zwycięzca! Jest! Wow! Brawa! Teraz ja chciałem coś powiedzieć. Na początku Ave Cezar. Jak widzicie? Ave! Chciałem podziękować bardzo serdecznie za tą właśnie nagrodę, za te wszystkie kartki. I no po prostu moje serce wysiada, ale z tego serca dziękuję jeszcze raz tutaj wszystkim w studiu i przed telewizorem. Naprawdę dziękuję. Tepera, naprawdę nikt ci go nie podprowadzi, ponieważ musimy tutaj spełnić jeszcze jeden obowiązek. Rafał, nie dotykaj, to już niestety nie jest twoje. Zatem mam dla ciebie, Rafał, propozycję, gdybyś mógł przynieść nagrodę, którą postanowiliśmy komuś wręczyć. Mógłbyś przynieść nagrodę, którą postanowiliśmy komuś wręczyć. I nie będzie to teper. I to jest 76 tysięcy głosów oddanych na Bartka Wronę. Jesteś wstrząśnięty. Jak już mówiłem, moje serce po prostu bije. Jesteś tak szybko, wzruszony. Że... Postanowiliśmy jakoś uhonorować tych ludzi, a właściwie jedną osobę, która postanowiła na ciebie zagłosować. To będzie ciężko wylosować tą jedną osobę. Wylosuj jedną kartkę. Tylko jedna kartka to będzie może... To naprawdę wyjątkowa osoba. Tylko szukaj i nurkuj głęboko. Wow. Niezdecydowany. No, tu jeszcze trudny nie wybór, byłeś. Trudny wybór. Tu nie byłeś. Jeszcze. Nawet nie trzeba mu oczu zamykać. O, jest! Spójrzcie, to ta osoba! Prosimy o zgłoszenie się do nas w trybie natychmiastowym. A może to jest zdjęcie Bartka z młodości, co? Jak zaraz, czy pasowałoby? Czekaj. Pasuje? Porównajmy. No. To ja teraz przeczytam, kto nam tę kartkę przysłał. Idol roku 98, twój problem, nasza głowa, Bartek Wrona. To głos oddany na ciebie. Dziękuję. Anna Marczyk z Krakowa. Brawo! Aniu. Od człowieka, od twojego ideola dostajesz nagrodę za naszym pośrednictwem. Mówię? A co to będzie? Dziękuję ci ślicznie za tą kartkę, jest bardzo ładna. I ode mnie w prezencie tutaj jest dyskmena i płytkę. Ja się zaopiekuję kartką, żeby nam nie zginęła w tym całym stosie kartek. Ode mnie. Aniu, spodziewałaś się czegoś takiego, że sam Bartek Wrona wypowie twoje imię na naszej antenie i usłyszysz je w telewizorze? Myślę, że jesteś wzruszona. Ale, Bartek został idolem roku. Ten, kto wygrywa, może się spodziewać niespodzianek. Znaczy niespodzianek się człowiek niby nie spodziewa. Dlatego ty się nie spodziewaj tego, jaką my mamy dla ciebie niespodziankę. Rodzice Bartka, witamy was serdecznie. Cześć, Iha. Ja mam coś do powiedzenia. Na początku chciałem tutaj, żeby wszyscy w studiu i przed telewizorem poklaskali moim rodzicom, bo to jest ich debiut. Chcielibyśmy z państwem troszeczkę porozmawiać o waszym synie. Czy jesteście dumni z tego, co robi? Teraz się wszystko wyda. Bardzo się cieszymy, tym bardziej, że Bartek jest bardzo szczęśliwy. Statuetka jest naprawdę śliczna, wyjątkowa i myślę, że jest zadowolony niesamowicie z tego powodu. A czy w jakiś sposób mieliście udział w tym, czym się teraz Bartek zajmuje? To znaczy, nie wiem, czy u was znowu śpiewało się piosenki, czy wy na przykład zaproponowaliście mu wzięcie udziału w castingu? To jest samodzielna jego decyzja zupełnie, ale myślę, że robi to, co naprawdę lubi. To znaczy, że zasłużył sobie na miano idola roku. Tak myślę. No mam nadzieję, że ten cały trud, który włożyłem w zeszłym roku, no to... Właśnie teraz został nagrodzony. Mam nadzieję. Doceniam. Tato Bartka, jakich cech doszukujesz się w swoim synu? I proszę, żeby nam pan powiedział szczerze, jakie są pozytywne, a jakie negatywne. To jeszcze nie jest zadanie konkursowe. No to teraz już mogę iść do domu. Oj, nie możesz. To znaczy się, sądzę, że jest naprawdę dobrym chłopakiem i zawsze wesoły, uśmiechnięty, no a wady jak każdy też ma. A czy wyrzuca śmieci w domu? Czasami. A pomaga w porządkach? No może troszkę mniej, bo mam mniej czasu, tak.
A czy tęsknicie za nim, kiedy wyjeżdża w swoje wielkie i nieustające koncerty? Bardzo, bardzo się niepokoimy, no bo to jest jednak no w sumie, młody człowiek, tak, w sumie jeszcze. Tak, a wiadomo, bycie rodzicami niedolarowców wcale nie jest łatwe, ponieważ jest na pewno telefony się urywają w domu, prawda? Jak sobie ten telefon był zmieniany? Trzy razy. A i tak za każdym razem ktoś tak nie pod tą pantoflową, numer wędrował bardzo szybko. Tak jest. A jaki Bartek jest w szkole? Czy odrabia, to znaczy w szkole nie wiecie, czy w domu dużo się uczy, zamyka się w pokoju, czyta książki? Czytanie książek wiadomo, że jest... Nikt tego nie lubił w szkole. Prawda, jest, ale myślę, że on w tej dziedzinie absolutnie nie jest wyjątkiem. Także zagonić go do nauki no jest czasami ciężko. A kto chodzi na wywiadówki? Podstawowca z was? Różnie. Czasami nóż, czasami nie. Wolę, żeby tata chodził. Czyli tato na więcej rzeczy pozwala, tak? U mnie było to samo pojęcie. No, bo dziewczyny. Tak, zawsze był bardziej wyrozumiały. Czyli domyślam się, że w takim razie pani trzyma cały dom w swojej ręce, w swojej garści. No, może nie aż tak bardzo. A czy chodzicie na koncerty zespołu Just Five? Oczywiście. I znacie pewnie wszystkich kolegów z tego zespołu, tak, Bartka? Tak, znamy. A właśnie, bym zapomniał. Chciałem pozdrowić wszystkich chłopaków zespołu, którzy teraz mam nadzieję, że oglądają telewizję, siedzą w ciepłych domach i piją kawę czy herbatę. I także chciałem pozdrowić całą moją rodzinkę, moją kochaną siostrę, której w tej chwili nie ma. Pozdrawiamy ją bardzo serdecznie, bo cię ma egzamin, nie mogła niestety z nami przyjechać. Chciałem jeszcze pozdrowić naszego producenta, Donę i w ogóle wszystkich. Wszystkich, którzy tobie pomagali. Dla tych wszystkich osób. Brawa. Woli wyjaśnień, Dona nie jest waszym producentem. Dona ma to jest nasza tekst. Taka opiekunka duchowa. O. To pozdrawiamy i Donę, i producenta, i chłopaków z Just Five. A teraz... Chłopaki, jestem w telewizji. Znowu. A teraz kolejna niespodzianka, jaką dla was przygotowaliśmy. Postanowiliśmy sprawdzić wiarygodność tego, że wy jesteście rodzicami Bartka i co tak naprawdę o nim wiecie. Nie wiesz, że to są moje rodzice? No właściwie podobieństwa Bartek, takiego rzucającego na kolana nie zauważam. Podobni? Do mamy, tak. Do taty też bardzo. O, zwłaszcza z wąsa. Przygotowaliśmy konkurs. Bartek dostanie na uszy słuchawki. Daj swoje uszy, już nie pozbyłeś się wieńca laurowego, to teraz będziesz miał słuchawki. Ja ci włączę muzykę, ponieważ nie możesz podsłuchiwać tego, co się będzie działo w studio. Tylko gra. Jeszcze mu pogłoszę. Rafał? Gra. A pierwsze pytanie do rodziców. Jak brzmiało pierwsze wypowiedziane przez Bartka słowa? Zdecydowanie tata. Czy tata się zgadza? Zgadza. Że to było tata? Chyba tak. Spróbujemy. Sprawdzamy. Bartku, jak brzmiało pierwsze wypowiedziane przez ciebie słowo? Czy na pewno pamiętasz je? Tata. Tutaj mama podpowiada, ja muszę zagłuszyć. Pierwsze słowo, jakie powiedziałeś. Nie patrz na rodziców. Ale nie wiem, o co chodzi. Jakie pierwsze słowo? Pierwsze słowo, jakie się nauczyłeś. Jak się urodziłeś, podejrzewam, że nie umiałeś mówić. Potem się nauczyłeś mówić. Pierwsze słowo, które pierwsze powiedziałem. Tata? To jest najprostsze chyba. Tata. Brawo! Nie podpowiada. Czego nie lubił jeść jako dziecko? Chyba kaszki. Kaszki. Bartku, zobaczymy. Czy była jakaś potrawa, której nie lubiłeś jeść w dzieciństwie? To będzie ciężkie, ale mi się wydaje, że... Nie patrz na rodziców. Szpinak? Kaszka, a jak było w takim starszym dzieciństwie. Słuchaj muzyki dalej. Bartek, prawidłową odpowiedzią jest kaszka. Tak powiedziała twoja mama. Kaszka. To znaczy, że nic nie słyszy. W jakim wieku wypadł Bartkowi pierwszym lepszym ząb? O, to jest trudne pytanie. Wiemy, a takie się postaraliśmy. Pewnie to 8. Było... 8? Pan też się zgadza? Chyba tak, 8. Spróbujemy. Bartek, kiedy wypadł ci pierwszy mleczny ząb? Nie macie jakichś prostszych pytań? Nie, mamy drugiego zestawu. Pamiętasz? Ja. No strzelaj. Strzelaj. 8. Dobrze. O, brawo, trafione. Daj uszy. Mi się wydaje, proszę, że ktoś się strzelił pod powiedzią. Kolejne pytanie. Czy Bartek miał dziewczynę w przedszkolu? Miał? Ja myślę, że nie jedno.
Nie pamiętam. Bo on do dwóch przyszedł. Chyba jakąś miał. No. Czyli tak. Tak. Zobaczymy się przed nim. Bartek, czy miałeś dziewczynę w przedszkolu? Jedną, jedyną, którą wyjątkowo lubiłeś? Nie, bardziej się trzymałem z kolegami, tak paczka taka, ale, ale dziewczyny też były. Dziewczynę, Bartek, dziewczynę. Nie, no. Dziewczynę. A to podaj jej imię w takim razie, skoro się przyznajesz do kogoś. Ja. To wiedzieliśmy, było tak dawno temu. Nie, bo mama powiedziała, powiemy ci, twoja mama powiedziała, że była jakaś jedna szczególnie ulubiona pięciolatka. No była. Była, ale to są sprawy prywatne. To są wasze słodkie tajemnice. Dobra. Kim chciał Bartek zostać, jak miał 10 lat? Komandosem. Ach, różne to były zupełnie. Teraz walczysz z mamą. Tak, okej. Okay. Bartku, kim chciałeś zostać, jak miałeś 10 lat? Też muszę pójść do domu. Już nie dużo zostało, zbliżamy się do końca. Nie, patrz na rodziców. Bartek cały czas tutaj strzela oczami, żeby nie, rodzicom podpowiedzieć. Jakaś podpowiedź? O, właśnie, jakaś podpowiedź? Nie, musimy nie. To strzelać, na tym polega konkurs. Ale tu nie walczycie o nic, to Bartek, po prostu strzelaj, tylko i Bartek, strzelaj. I być może ci podpowiadam. Strzelaj, strzelaj. Bartek, strzelaj. Strzelaj. Nie wiem. A wiesz, kim chcesz zostać teraz? Wiem. No? Piosenkarzem. Myślałam, że komandosem, bo właśnie, podobno takie było twoje marzenie. Chcesz zostać Bartek komandosem. Z czasów, kiedy miałeś 10 lat. Wyłączam muzykę, a to znaczy, że kończymy nasz konkurs. Ja myślałem, że to będzie jakiś ulubiony kolor albo co. A co Bartek, zwykle takie pytania zadają ci fanki, które piszą do ciebie mnóstwo listów. Myślę, że o wiele, wiele więcej, niż jeżeli przyszło z tej kartek. Ja mam taką jeszcze, nie wiem, ostatnio dziewczyna do mnie przysłała list. Miała straszne do mnie pretensje, że nie odpisuję do niej na żaden list, więc przepraszam, haracz dostaniesz jutro. W ogóle przepraszam, że nie odpisuję na listy, ale po prostu nie mam czasu, bo się bardzo dużo uczę. Rodzice potwierdzają. Bardzo dużo się uczę i naprawdę nie mam czasu, ale jak znajdę czas, to na pewno na parę listów odpiszę. Bartku, weź w swoje dłonie, idealne, bo zostałeś idolem. Ja po raz kolejny Tepera. Zapraszamy rodziców, Bartka Wrony. Przypominam na zakończenie naszego dzisiejszego specjalnego programu, że idolem roku 98 został Bartek Wrona i poprosimy was do nas. Oklaskami się żegnamy. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Żegnamy naprawdę się. Bardzo mi miło. Zapraszamy w przyszłym tygodniu. Dzisiaj jeszcze gościem naszym była Ania Rechnio, no i oczywiście Bartek Wrona. Do widzenia. No i pamiętajcie, że w przyszłym roku, wiecie może też zorganizujemy taki plebiscyt. 99, 2000, 2001, to jest prawda. Dziękujemy rodzicom i dziękujemy naszym widzom. A o 12.30 dowiecie się czegoś więcej o naszych kulisach. Pa! Chłopców i natychmiast angażuje. Proszę tańczyć, proszę śpiewać, niech publiczność się raduje. Zostawcie kosz pełen suszonych róż, a miał.
pary, poznajecie tych kolesi. Cześć! No już dobrze, już dobrze. Ja wiem, że bardzo dobrze śpiewacie. Jak widzicie, przyszłuję się waszego bardzo ogromnego, wielkiego, wspaniałego lata, 7 marca. Na siłę końce. No dobrze, ale tutaj jesteśmy zupełnie w innym celu. Musimy spełnić pewien obowiązek, bardzo przyjemny. Wiecie, co będziemy robić? Będziemy losować. Słuchajcie, czeka nas tak, ktoś wyjątkowego, Wielkie losowanie! No to idziemy losować, chodźmy losować. Uwaga, uwaga, zaraz tam do was przyjdziemy do studia. Rafał, przygotuj się z wielkimi brawami. Przygotuj się z wielkimi brawami, ponieważ idziemy już do was. O, tylko nie wiem, czy nam się uda przedrzeć przez ten tłum fanów, który się tutaj skupił. Uwaga, flesze błyskają. Ojej, co tu się dzieje? Chodźcie, 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 chodźcie. Rafał, możesz zaczynać bić brawa w studio, ponieważ już wchodzimy do studia. No, gdzie te brawa? Gdzie te brawa, proszę pana? Gdzie te brawa? Chodźcie, chodźcie. Jest. Cześć, Aga, jak ty to robisz, że naraz podrywasz pięciu facetów? Zobacz, kogo znalazłam po drodze. Just Five u nas w studio. Cześć. Halo. Cześć. Teraz na waszą cześć krzykniemy sobie ihaha, dobrze? Dobra. No to uwaga. Zaraz ci wyjaśnię, co robi ta tajemnicza Lina u nas w studio. Chcemy powiedzieć, że... Niekoniecznie. Zobaczymy, jak będziesz pobujać, to coś się stanie. Muszę powiedzieć, że mamy przyjemność zakończyć wielki konkurs, który się nazywał Z Just Five do Disneylandu. Współorganizatorami tego konkursu, poza wami, oczywiście był program Twój Problem, Nasza Głowa z telewizji TVN. Brawo! Oraz patronat pracowy objęło czasopismo Brawo! Brawo! A teraz uwaga! Uwaga, zaraz przystąpimy do wielkiego losowania. Wszyscy, którzy kupili kasetę bądź płytę zespołu Just Five, wypełnili kupon. Niech teraz siedzą w domu i ściskają mocno kciuki. Już za moment wielkie losowanie. Pociągnięcie zadecyduje o wszystkim, ale może na razie zobaczymy, kto jest fundatorem nagrody. Tak? Tak. Tak. Poznajmy fundatora. Roku poprosimy o tusz. A teraz my z Rafałem, to trzymajcie mocno, każdy swoją kartkę, prosto wyciągniętą. Nie chować do tyłu. Zanim pięć głównych osób pozna swoje nazwiska i dowie się, że pojedzie do Disneylandu, my z Rafałem wylosujemy 10 nagród pocieszenia, nagrody pocieszenia, kasety, płyty zespołu Just Five oraz czapeczki tego zespołu. Yeah. Proszę bardzo. A teraz uwaga, czytam pierwsze nazwisko, a przede wszystkim... Powiedzmy, że ulubioną kolędą zespołu Just Five to jest kolenda Gdy się Chrystus rodzi. I a taka nie, jest mój panie spraw, ani cicha noc. Przeróżne były odpowiedzi, ale gdzie nie ma róż. Kolenda, gdzie nie ma róż, to też nie jest prawidłowa odpowiedź. Pierwszy zestaw pocieszenia dostaje Asia Rek z Opoczna. Nie jest. Drugi zestaw. Katarzyna Kwasek z Kaski. Kwasek. Anna Gajda z Lublinieca. Z Lublińca. Pięknie. Iwona Imielczyk z tych. Agnieszka Paul Stoszek, ależ miasta. Ja miałam dopiero trzy. Uwaga. Jeszcze dwa. To będzie na pewno dobre. Aleksandra Gruszkowska z Bytomia. O, brawo. Monika Okraszewska z Suszu, bądź też z Susza. Brawo. Katarzyna Kliza z Białogardu. I ostatni zestaw pocieszający dostaje Joanna Mikołajczyk, która mieszka w miejscowości w Świecie Nowym. Wcale nie kłam, bo to nie jest ostatnie. Ponieważ ja mam ostatnie, tu miałaś 9, a 10 nagroda pocieszenia to dla Lidii Winnickiej z Czarnych Dolnych. Te wszystkie kupony, proszę. Wielkie i a teraz uwaga, wszyscy siedzą przed telewizorami i milczą.
5 kuponów zostało wylosowanych. 5 osób pojedzie z zespołem Just Five do Disneylandu. Ja też chcę tam pojechać, dlatego osób, proszę mnie tutaj osób, nie... osób, które razem z nami pojadą do Paryża rozruszać to nieco senne miasteczko! Yes. Uwaga, zaczynamy czytanie. Robercie, pierwsza osoba? Pierwsza osoba to dziewczyna o imieniu Adrianna Strzelecka z Cieszyna. Brawo! Brawo! Bartek. Dokładnie. I nie bierz maskotek z Miszką Miki, bo my tam ci ją załatwimy. Bartek. Słuchajcie, Bartek. Żywą. Ten kupon. W tej ręce. I ta osoba. I ta osoba. Co? Pojedzie z nami gdzie? Nie wiem. Do Disneylandu. No. Jeszcze chwilę poczekam, żeby była atmosfera. A wszyscy już nie wiem, że to mi Izraelem wytrzymać. Do Disneylandu, hej! Pojedziesz tam? Poprosimy o tusz. Zbliżenie smoku. Zbliżenie, proszę. Uwaga. Uwaga. Ewelina Daniel. Potok Wielki. Brawo! Shadi? Teraz ja szałmy, nie, tak? Nikt go wielka nie przebije. Cisza. Nie. Warto. Okej. Okay. Joanna Ryba z Wadowic. Brawo! Grzesiu. Zwarta. Grzesiu, tylko odpowiedz mi na pytanie, czy jesteś poetą? Jestem poetą. Ja też jestem poetą. Teraz przeczytam ten wiersz. Na imię ma Agnieszka. Agnieszka. Wow. Agnieszka, ja? Ale ona nie też. Ty. Jeszcze też Agnieszka. Ale Agnieszka. Powiedzmy. Agnieszka Świtała z Bydgoszczy. Daniel, ostatnia szansa ja dla tych, tyle. Którzy wysłali kupon. Gdzie jest kamera? O, tu. Ahoj. Te paluszki, te 5 paluszków wylosowały taką osobę jak Olga Gaczoł z Zaczernia. Brawo! Brawo! Brawo, 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 brawo. Wszystkie te osoby odpowiedziały prawidłowo na pytanie, jaka jest ulubiona kolęda zespołu Just Five. Chodziło nam o kolędę, gdy się Chrystus rodzi. Wszystkie te osoby już pakują bilety, nie pakują, bilety macie kupione. Bilety też pakują. 21 lutego. Przypomnijmy, 21 lutego o godzinie 16 wyjeżdżamy. No, a tak żeśmy zakończyli losowanie wielkie, a teraz będzie jeszcze jedno losowanie dla fanów Just Five. Którzy? To już za sekundkę. Którzy? My. A co my tutaj mamy? My tutaj mamy koszyk. Tylko z jednego tygodnia. Że jesteśmy zasypywani listami do zespołu Just Five. Codziennie. To są listy z ostatnich kilku dni zaledwie, bo resztę pakujemy w paczki, po czym wam przysłamy. Just Five poprzednich dni przychodzą listy, a to jest ostatniego tygodnia. Tak. I teraz waszym zadaniem jest uhonorować swoich fanów i wylosować dwa listy, które otrzymają autorzy tych listów otrzymają specjalne nagrody. Kto zamyka oczy, kto losuje? Ja myślę, Bartek jest idolem w końcu. To niech jeden. Właśnie. To Bartek ostatni, a Shadi drugi. A Shadi już swoją robotę tutaj wykonuje. Shadi już tutaj... To otwiera, a teraz Bartek wylosuje. Pamiętacie? tak, właśnie. No, dobrze. Tanie. O, i teraz ty szukaj. A ty już masz tutaj nadawcę, to przeczytaj. Ja nie mam. No, Agata, Pytkosz. Pyrtosz. Pytkosz. Pyrkosz. Ulica Opolska, 59-42-700. Lubliniec. Brawa dla Agaty. Jeszcze druga osoba. Jest to Agnieszka Bruzda z Lusiny, chyba pod Krakowem, tak mi się wydaje. Pod Krakowem. No, Agnieszka Bruzda. Brawo. Agata i Agnieszka. To są autografy całej piątki chłopaków. Nie tylko przecież. Dostaniesz jeszcze masę gadżetów, i jeszcze coś bardzo, bardzo wspaniałego. 7 marca, dokładnie w Poznaniu, odbędzie się koncert o 15:30. I wy w dwójkę, wraz z osobami towarzyszącymi, jesteście na niego zaproszone. Wow. Tak, odbędzie się to w arenie, wystąpi razem z nami Dona i występujemy wraz z zespołem i z chórem Polskie Słowiki. Także będzie to duży, będzie jeszcze dużo innych niespodzianek. Spotkacie swoich kolegów. Dla każdej z was kompakt zespołu Just Five oraz czapeczka. Ale mieliśmy dużo laureatów. Najważniejszy jest koncert oczywiście. Teraz dla wszystkich laureatów, wszystkich wylosowanych dzisiaj, ogólne brawa poproszę. Ogólne wielkie ihara! A teraz czas odbierać kolejne telefony, bo telefony do nas dzwonią.
zadzwonił. Jestem bardzo ciekawa, bo mam dla ciebie przygotowany kolejny materiał muzyczny. Będziesz musiała odgadnąć, Kingo, co tam się kryje w tym obrazku, który za chwilę zobaczysz. Ale najpierw zapytam Kingę, czy tam jest Kinga? I ha ha, cześć Kinga. Patrz uważnie, słuchać możesz mniej uważnie, bo chodzi nam o twoją spostrzegawczość. Uważaj, jesteś gotowa, patrz. Możesz mieć to, co chcesz. One, two, three, four, five, just five. Nasza młodość was rozwali, w niej jest power. Czy zechcesz, czy nie, będzie wszystko na pięć. Dzisiaj gramy dla ciebie, możesz mieć to, co chcesz. Mądrością przez naturę obdarzon, a cnoty te na wasze usługi wystawiając, turniej ten polecać wam pragnę. A nim klepsydra ziarnko piasku przesypie, śmiałkowie nasi przypodobać nam się zechcą. Szawie. Brzmią radością wszystkie kąty. W uroczystej, cnej zabawie czczą dzień 29. Wesół kraj, szczęsny kraj, gdzie listopad przyniósł maj. Swych gościnnych progów użyczyli gospodarze Muzeum Ignacego Jana Paderewskiego i Uchodźstwa Polskiego w Warszawie. Piotrze, tydzień. Każdy zaś, kto berło władzy w ręku dzierżył, ślad swój na ziemi pozostawić pragnął. Oto zamek. Sercem wypada, a serce niech ręką kieruje i macierzy granice pięknie wymachuje. Są kosmetyczny i ręka? Oczywiście, że tak. Ja co prawda z historii mam truje, ale ja skądś panią znam. Jak ty mnie nie poznajesz? Ostatnia królowa Wielkiego Egiptu Górnego i Dolnego. Wszyscy mężczyźni padali zawsze przede mną na kolana. Cezar i Marek Antoniusz. A ty dlaczego nie? Powiem ci jeszcze jedną rzecz. Kiedy byłam w Rzymie, kiedy z moim ukochanym Cezarem gościłam w jego mieście, wszyscy podziwiali moją skórę. Ach, to za skórę. Każdy mężczyzna nie mógł się wręcz oprzeć. Oprócz tego, że mówiąc nieskromnie, jestem bardzo inteligentną osobą i miałam ogromny wpływ na wydarzenia historyczne, to jednak moja uroda, mój wdzięk i przede wszystkim mój melodyjny głos zawsze dodawał mi animuszu. Przybliż się, mój drogi. No tak, tutaj potrzebny jest aloes. Oprócz tego masz zmarszczki. Gdyby mój kochany Cezar i Marek Antoniusz mieli zmarszczki, od razu by było krokodyle. Dopóki jestem tak blisko, a serca biją miarowo, już wiem. Dopóki wierzysz, że we mnie odnajdziesz przyjaźń, będę tu trwał. Dopóki tego chcesz, zapomnisz kiedyś, zrozumiesz, że wiara w cuda opłaci się nam. Niepokój schowasz na zawsze, odnajdziesz przyjaźń, będę tu trwał. Słowa nie wiar, to prawda w nas, jest naszą siłą, uśmiech w sobie masz i możesz płynąć niedaleko stąd. Odnajdziesz świat, ten lepszy świat i podaruję. Wszystko, czego chcesz.
Czas poznać wreszcie naszych laureatów. A my na dobry początek ofiarujemy im nasze świecące długopisy. Po co? Po to, żeby mogły opisać swoje wspomnienia z Paryża. Cześć, jestem Ola, przyjechałam za Czarnia, to jest mój tato Mariusz. Cześć, jestem Agnieszka, przyjechałam z Bydgoszczy, a to moja mama Maria. I haha. Cześć, nazywam się Jasia, a to moja mama. Przyjechaliśmy z Wadowic. Cześć, nazywam się Ewelina. Przyjechałyśmy z Potoka Stany, a to jest moja mama Joanna. Cześć, nazywam się Adrianna. Przyjechałyśmy z Cieszyna koło Ostrowa Wielkopolskiego, a to jest moja mama Teresa. Zaczarowany świat, to tylko w duszy gra. Hej, hej, dla ciebie ta gra. Zaczarowany świat i nikt nie będzie. Ale nie śpię, a ja czuwam. Życzę naszych las, to będzie dziś spełnienie. Nową drogą, która wiedzie tam, tam gdzie rozkoszy smakiem, będzie każdy dzień, jak bonjour, c'est moi, Agnieszka. Jesteśmy w centrum Paryża na Avenue de l'Opéra. Poznajcie razem z nami to piękne miasto. I haha. Podstawili nam katedrę Notre Dame, więc mówimy, że jesteśmy w Paryżu. Pozdrawiam was grupa IHA. Pozdrawiam was grupa Just Boys! I Quasimodo! Z samego centrum Paryża, spod katedry Notre Dame, pozdrawiamy was serdecznie, ja i uczestnicy naszej wycieczki, laureatki, mamy i Just Five. Hej! Myślicie, że jestem w Egipcie? Otóż nie, jestem w Paryżu. A ta piramida za mną to wcale nie piramida egipska, tylko piramida, która jest wejściem do największego muzeum w Paryżu, Muzeum Louvre. Idziemy pod łuk triumfalny, bo tam żeśmy się umówili. Antek, idziesz z nami. Gdzie jesteśmy? W Paryżu! Co stoi za nami? Wieża! Będę w konkursie z Playlandem. To jest to, na co czekaliśmy, prawda? Prawda! Teraz ogólna radość. Za nami rozciąga się wielki teren Disneylandu. Za chwilę czekają nas niesamowite atrakcje. Cieszymy się? Da! Ratunku.
zamku, zgubiłam się. Jestem uwięziona na jakiejś wieży, gdzieś tam w dole są wszyscy moi znajomi. A ja nie wiem, jak się stąd wydostać. Żeby się stąd wydostać, trzeba przejść przez labirynt. Ratunku, pomocy! Wyszliśmy właśnie z Disneylandu. Zapytam teraz wszystkich, którzy z nami byli, jak im się podobało. Jak wam się podobało? Było super. A co było najlepsze? Kolejki. Pięć razy jechałem rollercoasterem. A tobie co? Kolejki. A tobie? Ja mam zasuwany mózg po Space Mountain. A tobie co się podobało? Kolejki. A tobie? Kolejka górska. A tobie co się podobało? Kolejki. A tobie? Nie podobały mi się słodkie hot dogi. Gwiezdne wojny. Dobra, no to teraz pokażmy naszym widzom, że nam się wszystkim bardzo podobało. Cieszymy się, że tu byliśmy. Iha! Dziękujemy i wracamy do Polski chętnie. Nie, niechętnie. Niechętnie, ale do zobaczenia w Polsce. Do zobaczenia w Polsce. Świeci słońce, to dla nas zaczyna się dzień. Na horyzoncie nasze ludzi, biegniemy pod wiatr, poniesie nas tam już dziś. Dziękujemy. Sponsorem koncertu jest firma Alpen Gold. Producent wafli Black Jack. Black Jack. Na blask. Nie po-
się wspomnieniem, bo ja przy tobie będę wciąż trwał. Słowa nie wiadomo. Kobiet, gdzie nie ma róż, tam nie ma nas. Wow. Koncert
dla fundacji Polsat Dzieciom, która wspomaga dzieci chorych. I teraz razem z wami pozwolimy sobie zaśpiewać piosenkę. Jaką? Rozpalajmy miłość! W codzienności uśpione myśli, słowa i sny, zagubione spojrzenia, szukające drogi we mgle. Mało skrawek nadziei, ktoś nadzieję ci dał. Kiedyś zrozumiesz na pewno, miłość w tobie znajdzie swój dom. Bo w nas miłość znajdzie swój dom, nasz czas, by powiedzieć to wprost, że świat, jeśli tylko zapragniesz przyjaźni, da znak. Rozpalmy miłość w naszych sercach, niech na zawsze mieszka w nas. Każda gwiazda dziś zapłonie blaskiem, bo miłość mieszka w nas, mieszka w nas. Act five. Panowie, po raz kolejny wytłumaczycie się z tego, dlaczego znowu wy. Co by tu powiedzieć? Dlaczego? To trzeba zapytać chyba tych wszystkich, którzy głosowali, ale pamiętajcie, jest nam bardzo miło. Dostaliśmy w tamtym roku tę nagrodę. Dostaliśmy w tym roku. Mamy już dwa mikrofony, ale pamiętajcie, jest nas pięciu! Słuchajcie, ta nagroda to jest niespodzianka od was dla nas. A teraz niespodzianka od nas dla was. 29 maja premiera naszej nowej płyty. A przed nami kolejna kategoria. Gdzie nie ma róż? Oddaj to, kolego. Chciałem tylko powiedzieć, gdzie nie ma róż, tam nie ma nas, ale są róże i jesteśmy my! Zespół Just Five, przebój roku, gdzie nie ma róż? Przebój roku, gdzie nie ma róż. Panowie, macie kolejną statuetkę. Kolejna statuetka. Jak dobrze liczę, to już czwarta. Wielkie brawa, Just Five. Przebój roku w Polsce, gdzie nie ma róż. Przed nami nagroda specjalna. Kwiat, którego imię nosi sam, został ci kosz pełen suszonych róż, a miałaś wszystko, cały świat dla ciebie był. Odebraliśmy właśnie dwa mikrofony. Chcieliśmy pięć, ale dostaliśmy tylko dwa. Obiecali, że w następnym roku dostaniemy te pozostałe trzy. Tak, ale dwa za dwie konkurencje. Albo będzie tak, że po prostu w każdym roku odbierzemy po jednym i starczy dla każdego z nas. Tak, taki mamy zamiar. Dokładnie, chcieliśmy wam podziękować, bo to dzięki wam udało nam się zdobyć te dwa trofea. No i pamiętajcie, że jest nas pięciu jednak. No tak, tak. I pozdrawiamy wszystkich widzów Polsatu. Dokładnie, pamiętajcie jeszcze jedno, bywacie Polsat. Yo! Cieszcie się słoneczkiem, cieszcie się słoneczkiem. Gdzie nie ma róż, tam nie ma nas, a bez nich ogród taki pusty. Zabrakło róż, zabrakło nas, tam nie ma nas. Nie potrzeba nam dotyku dnia, bez słowa.
a nagroda to wylot z nami wszystkimi do Nowego Jorku dla dwóch osób plus osoby towarzyszące. Zwiedzimy tam Rockefeller Center, Broadway i Times Square. A dalej wjedziemy na Empire State Building, przejdziemy się Central Parkiem i skończymy naszą wycieczkę w Madison Square Garden. Opłyniemy łódką cały Manhattan, dostaniemy się na Statuę Wolności i przejdziemy pieszo most Washingtona. O, a organizatorami tego wspaniałego konkursu są agencja As Plus! Czasopismo Popcorn! No i oczywiście program Twój problem, nasza głowa! I pamiętacie, że 28 maja wychodzi nasza trzecia płyta, która jest po prostu odlotowa, objazdowa, hitowa, fajowa, rewelacyjna, podłowa. I co najważniejsze, wszyscy musicie ją mieć. A 29 maja, w dzień po premierze naszej trzeciej płyty, zobaczymy się z wami na żywo w programie Twój problem, nasza głowa! Więc do zobaczenia, cześć! Bye! Serdecznie, cześć! Stało się to, co stać się miało. Dzisiaj Just Five jeździ u Błażeja, a wizyta nasza nie jest przypadkowa. Dzisiaj to właśnie mamy premierę naszej trzeciej płyty. A oto, oto co zobaczycie w dzisiejszym rowerze Błażeja i konkurs od nas dla was. Już za chwilę specjalnie dla was na żywo grupa Just Five. Kurs telefoniczny związany z zespołem Just Five. Uwaga, pytanie. Jaki tytuł nosi oglądana piosenka i z jakiej płyty pochodzi? Dzwońcie, nagrody czekają. Numer telefonu 0800 120 326.
typowy chłopak, który ma naprawdę bardzo duże poczucie humoru, ale jednak nie potrafi odpowiadać kawałów. Bartek uważa, że jego życie to wielka... Zanim zaśnie jak chwila, nim zrozumiesz, że czas, że zmija. Zanim będę wspomnieniem, tylko cieniem, tylko snem. Na planie życia raz na Boże, raz po, ty zagrasz jedną z ról, jedną z Ja ci rozdaję mikrofony, proszę. Ale Maciu, znaleźli się proszę. Chłopcy, których poszukiwaliśmy. Zagubieni chłopcy się w końcu znaleźli. Witamy serdecznie. Okay. Hej. Słuchajcie, ostatni raz, kiedy się widzieliśmy, byliście na lotnisku, odlatywaliście do Chicago. Jak było w Chicago? To całkiem niedawno było. No, ale bardzo, naprawdę bardzo udane koncerty, bardzo przyjemny wyjazd. No i co z Backstreet Boys już nie będzie, już teraz Just Five. Słuchajcie, po powrocie z Chicago trochę zeszły. Która nazywa się? Gioconda? Dread! Ale mówiłeś, że to jest tarantula. Tarantula, no dokładnie. Ale słuchajcie, czy ten imidż to jest trochę kwestia tego, że dorastacie? Nie wiesz, właśnie dzisiaj jest premiera naszej trzeciej płyty, to nie jest tak, zmieniamy się. Nagraliśmy trzecią płytę, która uważamy, że jest dojrzalsza. I w dzień premiery wypada wspomnieć, że tak jak dwie poprzednie płyty, większość utworów na tej płycie skomponował Sławomir Sokowski, który jest producentem naszej płyty. Dla nas piszą też Dominik Bukowski, Piotr Mańkowski. Słowa napisała Dona i Karol Kus. To, co się teraz dzieje, to jest... Świetna płyta. Jednym z kompozytorów jest również Grzegorz, który jest autorem
aranżacji wokalnej. Dzisiaj jest bardzo dużo fanek u nas w studio. One mają pytanie, nie mogą się już doczekać. Aha, ja mam jeszcze bardzo ważną niespodziankę, słuchajcie. Związaną z płytą, a więc z płytą związany jest konkurs, który jest dla was szansą wylotu wraz z nami do Nowego Jorku. Ja też mam jeszcze bardzo ważną wiadomość. Ta dziewczyna nie może się już doczekać. O 17 podpisujemy naszą trzecią płytę. Centrum Warszawy. Pytanie. Chciałam się spytać, czy między sobą dobrze się dogadujecie i czy któryś z was w przyszłości chciałby wydać płytę solową? Na szczęście dogadujemy się doskonale, a planów co do płyty solowej nie ma, ponieważ się właśnie doskonale dogadujemy. Dlatego nie ma takich chłopcy, planów. Kolejne pytanie tutaj uwaga. Jest, musicie się odwrócić. Wasze ulubione utwory z nowej płyty. Ulubione utwory z nowej płyty. Wymieńmy ten, który promuje naszą płytę Dzieci Słońca. Wymieńmy też utwór, który dedykujemy Ojcu Świętemu. Błogosław każdy dzień. Jest wiele przebojowych kawałków. Halo, tutaj jestem. Trzecie pytanie. To jest następne pytanie. Jak będzie wyglądał wasz pobyt w Nowym Jorku, który związany jest z konkursem umieszczonym w trzeciej płycie? Ona pewnie chciałaby wygrać ten konkurs. Tak? No. Będzie to długi wyjazd, co powinno was interesować, ponieważ wy właśnie macie szansę lecieć wraz z nami. Będziemy zwiedzać mnóstwo ciekawych. Na pewno opłyniemy łódką dookoła Manhattanu, wejdziemy na sam szczyt Statuły Wolności, przejdziemy most Washingtona, jak się uda. Broadway. Żeby nie było dość wysokości, i w ogóle mnóstwo. To Empire State Building. I tego wam życzymy, mnóstwo wam tego wszystkiego ale życzymy, ale to nie koniec niespodzianek. Jeden konkurs do rozwiązania, konkurs związany z Backstreet Boys właśnie. Otóż w zeszłym ubiegłym tygodniu wprawdzie losowaliśmy nagrodę, ale niestety dziewczynka, która ją wygrała... Mama jej nie pozwala, nie może jechać. Nie może jechać, dlatego też możemy was poprosić, żebyście wylosowali jedną. Jedną osobę, szybko? Szybko. Ale oczy zamknięte muszą być. Patrzy w górę, nie podgląda. Jest. Czytaj. Jest, proszę bardzo. Robert Błażeja, konkurs Backstreet Boys. Tutaj z tej strony nagrodę wygrywa Kinga Walkowska. Gratulujemy. Kinga wyjedzie na konkurs z zespołu Backstreet Boys. Gratulujemy bardzo. Może tym razem rodzice zezwolą, Szadi podpowiada. Mamy nadzieję. Gratulujemy bardzo serdecznie. Byłem cienie wielkich miast. Uwaga, Iwona Chojnacka, Danuta Duda, Kinga Dras, Aneta Czepiel. Serdeczne gratulacje. Konkurs. Konkurs marzeń wygrywa dzisiaj Małgosia z Gdańska, która przeprowadzi wywiad z gwiazdą. My tę gwiazdę już znamy. Ale spośród wszystkich jeszcze tych osób, które głosowały. Trzy osoby. Damian Borański. Marek Myszkowski. Beata Sztybur. Serdeczne gratulacje. A konkurs filmowy. Oto cztery pierwsze osoby, które dodzwoniły się i odpowiedziały prawidłowo na pytanie. Otóż był to scenariusz. Matt Damon otrzymał Oscara za scenariusz do filmu pod tytułem Buntownik z wyboru. Nagrody otrzymują Klaudia Kasperska, Kasia Jagodzińska, Adam Wukowicz i mamy tylko trzy osoby. Trzy osoby dostały nagrody. My przypominamy cały czas o tym, że do godziny 17 trwa dyżur reporterski. Na jutro. Na poniedziałek. A my... Ma oczy, wielkich oczu, pusty mrok.
zamkniętych drzwi, fatalnych wspomnień. Nie pamiętasz twardo z życiem grać. Nocą strach, wielkie ma oczy, wielkich oczu pusty mrok. Nie bój się, jutro zapomnisz, teraz wszyscy śpią, wszyscy jeszcze śpią. Gdy miasto śpi, oczy nocy złowrogo patrzą, ty jesteś tu sam. Gdy miasto śpi w oczach nocy, zobaczysz coś, tak to będzie twój strach. Dwa lata temu debiut piosenką Kolorowe Sny, przed rokiem Zaczarowany Świat, a teraz trzecia płyta zatytułowana Cienie Wielkich Miast. Czy różni się od poprzednich? No, sam utwór, który promuje tę płytę Dzieci Słońca, jakby zdradza pewne różnice, aczkolwiek jest to cały czas ten sam zespół. Just Five, na płycie znajduje się bardzo dużo przebojowych kawałków, między innymi też Perełka, utwór dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. A płycie towarzyszy niespodzianka i ma to związek z Nowym Jorkiem. W Teleekspresie bez niespodzianek zespół Just Five i Dzieci Słońca. Nie potrzeba nam dotyku dnia bez słońca. Nie potrzeba nam zamkniętych ścian. Nie potrzeba nam dotykać dna bez końca. Tańczą Dzieci Słońca. Temu na rynku ukazała się nasza nowa, trzecia płyta, zatytułowana Cienie Wielkich Miast. Z płytą tą związany jest konkurs Just Five do Nowego Jorku. Zarówno w płycie, jak i w kasecie znajduje się kupon konkursowy, dzięki któremu dwoje spośród was wraz z opiekunami we wrześniu wyjedzie z nami do Nowego Jorku. Jedyny warunek, opiekunowie muszą być pełnoletni. A teraz przypominam tym wszystkim, którzy jeszcze nie wysłali kuponu, że 27 czerwca, czyli dokładnie za tydzień, na antenie programu Twój Problem, Nasza Głowa, wielkie, wielkie losowanie i cztery osoby pojadą z nami do New York City. Organizatorami konkursu są czasopismo Popcorn, oczywiście Twój Problem, Nasza Głowa, nasz zaprzyjaźniony program, jak i agencja AS+. Dziś mamy szczególny dzień. Mam nadzieję, że już wiecie, że program Twój Problem, Nasza Głowa ukazuje się na antenie po raz 400. I z tej właśnie okazji chcieliśmy złożyć całej redakcji i wszystkim widzom najserdeczniejsze życzenia. A tym bardziej jest to dla nas ważne, ponieważ z programem Twój Problem, Nasza Głowa jesteśmy od samego początku. Trzymajcie tak dalej! I dla was piosenka. Żyje nam 100 lat, 100 lat, niech żyje nam.
mamy trochę kawałków zagranych właśnie troszkę inaczej. Na tej płycie pojawi się utwór nagrany specjalnie na przyjazd Ojca Świętego. To też taka niespodzianka. I jeszcze co ważnego jeszcze związanego z naszą płytą. Z płytą będzie związany konkurs, a finałem tego konkursu będzie wyjazd do Nowego Jorku z nami we wrześniu. Na balangu. Na jumprezy. Konkurs będzie tego typu, że trzeba będzie odpowiedzieć na jakieś pytanie i wykonać jakieś zadanie. Także to jest ewenement, bo jeszcze tego nie było. Były różne konkursy, ale oprócz pytania trzeba jeszcze zrobić jakieś zadanie. Ale to wszystko znajdziecie w płycie. I na pewno nie będzie w audiotele. To zaraz, za chwileczkę. To dalej o płycie sobie porozmawiam za chwilę. Ja tutaj mały przerywnik. Poczekaj. Proszę bardzo. Fire! Kontynuujmy. Co tam jeszcze będzie? Jesteśmy z niej dumni. Bardzo. Jest o wiele lepsza niż nasze dwie poprzednie. Które były rewelacyjne oczywiście. Które były po prostu świetne, a tak już w ogóle bije na głowę wszystko. Słyszałem, że Michael Jackson czuje się zagrożony. Czy to jest prawda? Tak. Michael Jackson już nie istnieje. Po prostu na pewno. Tu muszę powiedzieć, że tak, taka jest prawda. To jest straszne. A poza tym... No trzeba powiedzieć, że obawia się naszego przyjazdu do Nowego Jorku przecież. No. Musimy powiedzieć, że właśnie kiedy już wystartujemy do Nowego Jorku, to będzie po wszystkim. Po prostu Michael Jackson już nie ma czego szukać na rynku. No dobrze, ale mnie zaintrygował ten konkurs, o którym mówiliście. Nie możemy zdradzić tutaj od razu wszystkiego, co będzie, prawda? Bo to będzie na płycie. Nie możemy zdradzić. A weźmiesz w nim udział? Wszystko. No, wezmę w nim udział, jeżeli mi powiecie, że to jest bezpieczne dla zdrowia. To jest bardzo bezpieczne dla zdrowia, chyba że ktoś boi się latać samolotem, to oczywiście... Albo nie może. Nie, ale jeżeli nie ma takiego lęku, to, albo to jeśli śmiało ma, może brać udział w tym konkursie. Jeśli ktoś ma lęk wysokości, to też nie bardzo, bo będziemy wjeżdżać na drapacze. Ale słuchajcie, to... Fatalnie, bo ja mam lęk wysokości. Się zabrać? Podróż samolotem nie jest taka straszna, dlatego także śmiało. No tak. Dobrze. To w takim... Czy w ogóle kiedyś wychodzisz z tej kopalni? Od czasu do czasu. Daj to. Żeby łyknąć z tego świeżego powietrza. Nie, żeby postraszyć. Nie, jak się nam spalą żarówki w solarium, to trzeba iść kupić nowe. Możesz pstryknąć. A często chodzisz? Gdzie? Na solarium. W Częstochowa? Dziękuję. Dobra, koniec, dziękujemy. Jak ostatnim razem rozmawialiśmy... A pamiętamy, wiem, o co ci chodzi. O złoto w grudniu. O co mi chodzi? O co mi chodzi? Dedukuję. Mecz piłki nożnej. Jesteśmy gotowi. Just Five kontra reszta świata, tak? Słuchajcie, zrobiło już się ciepło, pora wychodzić na ligowe boiska. Znaczy już wszyscy wyszli, oprócz nas. I teraz musimy nadrobić zaległości, prawda? No. Tak, wychodzimy z tej kopalni. To przyjmujemy każde wyzwanie. Dokładnie, wychodzimy z tej kopalni, wychodzimy z propozycją do każdego zespołu, który chciałby z nami zagrać i zmierzyć się z nami. Może to nie jest dobry pomysł, wiecie, bo może się zgłosić jakiś zespół z Ekstraklasy i... Też zagramy. Daj Boże, jakiś wynik dwucyfrowy pójdzie w świat. My jesteśmy Ekstraklasa. No dobrze, to umówmy się w ten sposób, że zorganizujemy taki mecz Just Five kontra reszta świata, dobrze? Ale obiecaj. Obiecuję. Ale tutaj, do tej kamery, obiecaj. Realizacja proszę. Będzie na żywo w Shock Bloku, tak? Na żywo to może nie, z lekkim opóźnieniem, ale obiecaj. Na pewno będzie relacja. Obiecuję. Tak. Ale nie, tak. Obiecaj. Tak. Tu mam mikrofon. Tu. Tak, obiecuję. I promise you, everybody, że zespół Just Five zagra piłkę kontra... Kontra reszta świata. Przeciwny jest jeszcze, to jest kwestia umowna, spróbujemy to nazwać reszta świata, ale... Może być Backstreet Boys, nie? Ewentualnie. Może być Backstreet Boys. Zobaczymy, kto będzie chciał zagrać z Just Five. Na razie zapraszamy na Powerplay. Hej, jaki ona będzie miała? Jaki ona będzie miała? To wychodzimy stąd. Jaką twarz? Gdzie? Zara, chwila! Gdzie my tu wychodzimy? Oglądasz film Laleczka Czaki? Dobra, ale przejdźmy do tematu płyty. Bartek, ja się bardzo mianowicie. Nie bierz więcej długopisów, bo potem zabiorą nam go fanki, bo dotykałeś już go. Dobrze. Głos, bo mi go zabiera. Proszę bardzo. Okej, czyli mówimy o płycie. Premiera 28 maja. Chcemy powiedzieć, że tę płytę przygotowywaliśmy od początku tego roku. Wszystkich serdecznie zapraszamy na nasze koncerty, na których pokażemy nasze nowe show. Będzie showowate. Także zaprezentujemy nowe utwory.
z nowej płyty. Zaprezentujemy stare utwory. Ze starych płyt. Zaprezentujemy wszystko, co potrafimy. Wszystko to najlepsze. I naprawdę mam nadzieję, że na tych koncertach będzie wspaniała zabawa. Wszystko, co potrafimy. A będzie dużo, tych koncertów w wakacje bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo i na pewno się zobaczymy. I pamiętajcie o tym konkursie, tak? Zapamiętałeś? Że co? 28 maja, 28 maja nasza trzecia płyta, płyta zespołu Just Five. Teraz ty powiedz. 28 maja na rynku ukaże się płyta narznięta systemem kompaktowym, na której Just Five będzie udowadniał, że umie śpiewać. Proszę państwa, no tutaj go pożegnamy 28 maja. 28 maja. I do zobaczenia na koncertach. 28 trzeba iść do domu. Minęliśmy, to kiedy znowu przyjedziecie? Przyjechalibyśmy do was 28 maja, ale 28 maja jest premiera naszej nowej płyty. Kiedy? 28? No, nie, ona nie wyszła kiedy. Ja powtarzam dla niej, że 28 maja. Ja myślę, że ty możesz wyjść z propozycją w kierunku naszej i wziąć jakiegoś pana z kamerą, przyjedziesz. 28 maja do nas, wiecie, co my pokażemy do kamery naszą nową płytę. Premiera to premiera, ale najwięcej to na tym wszystkim zarabiają ci, co rozumiecie, siedzą, mają te manufakturki, biorą płytę, której jeszcze nie ma na rynku, skądś biorą, narzynają sobie w tym CD-romie i potem nosą, sprzedają za 10 zł. Wiecie, to jest dopiero biznes. Bo chcieliśmy pozdrowić piratów w ogóle. Nie chcieliśmy. Chcieliśmy pozdrowić. Ja nie pozdrawiam. Dzięki piratom zespół Just Five jest bardzo popularny. No nie zaprzeczycie chyba. No, dzięki wam, że życzymy wszystkim piratom wesołych wakacji i teraz są świetne propozycje wakacyjne, także proponuję, żeby wyjechali na wakacje. To może Majorka. Ja to bym zrobił w ten sposób. Kochani, za chatkami nie zarobiliście na tej Kai Bregowiciu. To jedźcie na wakacje, a oni se zarobią na siebie, no. Na nas też trochę zarobiliście. Słuchajcie, bo on powiedział właśnie, że płyty są przegrywane, czyli jak on mówi, że są płyty przegrywane, czyli sam musi przegrywać. Dlaczego? A, ty w kopalni tu! To ja nie ukrywam, żeby... 9-7! Dzwoń, mamy! Panie komisarzu? Panie komisarzu, do kopalni. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, ja ręce od tego umywam. Pseudo-docent DJ. Mogłaby pani se umyć właśnie teraz. Normalnie tutaj ma... Zamykamy. Żadną kopalnię, tylko płyty po prostu kopiuje, przegrywa. I na tym właśnie tutaj ekranie. Ja bym was teraz prosił, zapowiedzcie swój nowy klip, a ja pójdę zobaczyć, czy wszystko w porządku. Nigdzie nie pójdziesz, my pójdziemy z tobą. Ty właśnie pójdziesz zaraz z pan na 4-8 pójdziesz. Zapowiedzcie swój nowy klip. Ja się przyzwyczaję, proszę państwa. Czym państwa zapowiadamy nasz nowy klip? Nasz najnowszy klip, który jest bardzo fajny. Mam nadzieję, że państwu również. Z naszej nowej płyty, która wychodzi 28 maja. 28 maja? Power. Pamiętacie 28 maja. 28 maja, dobra. My też się żegnam, ja się żegnam z panem. Dziękuję bardzo. Idźcie już sobie, dobrze? Jeszcze jedno. Ale coś musimy z tego mieć. Ta pseudokopalnia, która jest tutaj właśnie... Dziękujemy, zabieramy wszystko, bo... Przepraszam, na podobanie też możemy wziąć do 10. Witamy, cześć, dobry, hej! Powiedzcie mi, co robicie, jak spędzacie wakacje? No tak jak dzisiaj. A co można robić w wakacje? Bardzo
fantazja, o tak, zaczarowany świat i nikt nie będzie sam. Już nigdy nasze serca dziś ruszają na strach. Poniesie cię ta jedna myśl. Szalej z nami, zaczynamy od dziś. Możemy biec, będziemy śnić. Jeszcze mamy czas, bo w tonie wielka siła i jest wspomnieniem. To, co w sobie masz, to wszystko, co najlepsze. Na fantazję czas, jak ocean utwala nasz los. Targany siłą z nieba tą, nic nie jest ważne, gdy czujesz, że proszę państwa. Do boysbandu. Nie, bo w 92 roku to było tak, że jak w tym szedł Grześ przez wieś, tylko nie przez wieś, a przez Poznań, nie z workiem, a z plecakiem. I nie piasek, a ciuchy. I tak, ciuchy? Jakie ciuchy? Nie, no swoje osobiste. A myślałam, że ciuchami handlowałeś, Boże. Nie. Przepraszam, ale ja mam takie skojarzenia. Nie. No ale co, myślałeś, że jesteś gwiazdą? No zobacz, dzisiaj jesteś gwiazdą w ogóle u nas. To bardzo miło. Słuchaj, daję ci jeszcze jedną wielką szansę zostania gwiazdą naszej kroniki. Zgadzasz się? Oczywiście, że tak. Dobrze. Bardzo chciałbym. No to jest tak, że tutaj zaraz dostaniesz monitorek i trzeba będzie przeczytać słowa, które się ukażą pod obrazkiem. I nagle zabraknie słowa, będziesz musiał uzupełnić. Pamiętaj, że mamy rok 1992. Dobrze. Dobra. W kronice wydarzeń 92 roku. Zanim zaśnie jak noc, zrozumiesz, że czas. Czas mija, zanim będę wspomnieniem, tylko cieniem, tylko snem. Na planie życia, raz na wodzie, raz w boku, ty zagrasz jedną z ról.
Czyli tego Mikołaja? Robert, a co? Ja mam chyba kolejkę, chciałem. Kawcie? Ja mam orzeszka. Ty masz orzeszka? Orzeszka ma. Duże pudło jak na orzeszka. Hej! Powitamy się z Mikołaju! Hej! Masz coś dla mnie? O, ekstra. Dziękuję. Dziękuję, słuchajcie. A dla mnie, ja z kolei zapytam. Kolędy pastorałki. Grzeszka, jesteś ty. Właśnie, ty też tutaj jesteś. W sensie, to chyba... To chyba nie jest prezent dla nas. To jest prezent dla was. Mamy dla was świąteczny konkurs. Zaśpiewaj Just Five. Do każdej płyty i kasety Cienie Wielkich Miast dodana jest świąteczna płyta i kaseta. A na niej kolędy, pastorałki, światowe piosenki świąteczne, remiksy utworów z płyty Cienie Wielkich Miast oraz, co najważniejsze, podkłady kolęd z naszymi chórami. Konkurs polega na tym, by do nagranych podkładów na płycie i kasecie dobrać swój głos, czyli po prostu zaśpiewać kolędę. Tak nagrane kasety, oczywiście domowym sposobem, prosimy, byście wysyłali do dnia 31 grudnia. Oczywiście decyduje data stempla pocztowego i wszystkie kasety zostaną przez nas przesłuchane. A co najmniej dwie osoby z najciekawszymi propozycjami zaśpiewają z nami 15 stycznia w programie Twój Problem, Nasza Głowa przed wielomilionową publicznością. A jeżeli ukończycie już swoje dzieło, wtedy wyślijcie je pod adres Kraków, TVN, Twój Problem, Nasza Głowa, ulica Pułkownika Dąbka 2, z dopiskiem Zaśpiewaj z Just Five! Apeluję do rodziców, jeżeli macie zdolne dzieci, pozwólcie im zaśpiewać z Just Five. Za to, już nie będę, nie za to wszystko podziękować chcę. Prezentem narodu francuskiego dla narodu amerykańskiego i w budowie tej statuły maczał palce Gustav Eiffel i należy wspomnieć, że palec wskazujący statuę wolności jest większy niż Michael Jordan. No i jak się wam podobało? A jak sprawdziliśmy się jako przewodnicy? Podczas wszystkich bali towarzyszy nam zespół D. Zaśnieje chwila, nim zrozumiesz, że czas cię zmienia. Zanim będę wspomnieniem tylko cieniem, tylko snem. Na planie życia raz na wodzie, raz bo ty zagrasz jedną z ról, jedną z głównych. Wszystko podziękować chcę, a ja...
Igrzysk Just Five do Nowego Jorku, zorganizowanej przez agencję Asprus i Popcorn, były oprócz wizytacji miasta koncerty chłopaków. Nastolatki, szykujcie się! Ja też! Czeko. Przed występem, przed polsko-amerykańską publicznością. Ty masz dostać, a prosimy wyjść na chwilę, musimy się przebrać, już mam wychodzić na scenę. Już muszę wyjść natychmiast? Znaczy nie musisz iść, ale on normalnie dostał ataku, musisz coś z tym zrobić. No to hej. Nie tu zostajecie. Ja już nie mam siły. Kończę. Oni są wszędzie. Start. A efekty dźwiękowe? Nie słyszymy tego. Efekty dźwiękowe. Jedynka. Czy uznajemy? Czas to pieniądz. Dziś o 16:45. A naszą wodną niespodzianką jest skuter wodny i Adam Kralka. Witamy cię bardzo serdecznie. Cześć. Witamy okrzykiem. Skuter wodny. Coś przepięknego. Czy to jest popularne i modne w Polsce? Zaczyna być to bardzo. Jak drogi jest to sport? To znaczy konkretnie ten skuter, trzy osoby mogą na nim pływać. Dokładnie. Jaki to jest drogi sprzęt? Na dzień dzisiejszy jest to kwota około 40 tysięcy złotych. To dobry samochód. Całkiem niezły samochód. Bardzo dobry. Ale to jest całkiem niezły skuter. I całkiem niezła przyjemność. Tak, dokładnie. Po jakiej wodzie można pływać? Czy na przykład na Mazurach?
zawsze, a jak wiadomo, w czasie świąt się śpiewa kolędy. Cześć, chłopcy. Cześć. Cześć. Damy się cześć. Dobry. Cześć. Dobrze, to zaczniemy zanim o świętach. To najpierw chcę powiedzieć, że gościem naszego dzisiejszego programu jest zespół Just Five, jakby ktoś nie wiedział. Natomiast teraz powiedzmy więcej o tym konkursie. Nie, właśnie chcę sobie tak tutaj stać, tylko będę zerkać. O tym konkursie, o którym już wspomnieliśmy, mianowicie zaśpiewaj z Just Five i to zaśpiewaj kolędę. Jeśli o konkursie, to trzeba powiedzieć o płycie. Jest to prezent od nas dla Was, taki świąteczny prezent. Do naszej płyty Cienie Wielkich Miast dodawana jest zupełnie za darmo płyta z kolędami. Łącznie to są 2 godziny muzyki. Znajdują się tutaj kolędy, pastorałki, zagraniczne piosenki świąteczne, a co najważniejsze właśnie nasze podkłady. A konkurs polega na tym, tak jak już mieliście okazję się zorientować, można dzięki tej płycie wykonać różne ciekawe rzeczy. Wy już podjęliście próbę tak, i nie było to... Bardzo, bardzo, bardzo. Ciekawa, ciekawa, bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. I cieszymy się, że pokazaliście, jak właśnie to można zrobić. Po prostu korzystając z tej płyty, naprawdę możecie swoje wersje... Dokładnie. Jesteśmy w tle chórami, także można śpiewać, robić, co się uważa i oczywiście te kasety przysyłajcie tutaj. Tak przysyłajcie jest. Tutaj to do końca. Ja przypomnę adres, do końca ulica Pułkownika Domka 2, 30832 Kraków, a nagrodą Z dopiskiem. Zaśpiewaj z Just Five. Tak, a nagrodą jest wizyta u nas w studio. Ten, kto zaśpiewa najlepiej, czyje wykonanie będzie podobało się nam najbardziej. Będziemy to wybierać wspólnie. Pojawi się ten ktoś w studio i razem z Just Five będzie miał okazję wystąpić i zaśpiewać tutaj, w tym studiu, na tych deskach. Bardzo wysoko będą oceniane oryginalne pomysły. Także puśćcie wodze fantazji i naprawdę... Kombinujcie, twórzcie, nagrywajcie, śpiewajcie i przysyłajcie. Dobrze. Naprawdę, warto. Musicie wierzyć w siebie po prostu. Dziękujemy za opowieści o konkursie, a teraz prosimy o opowieści wigilijne. Mianowicie, co wieszacie u siebie na choince? Zaczynamy po kolei? No dobra, no to zaczynamy od ciebie. Co przeważa z ozdób choinkowych na choince? Problem w tym, że już dawno mnie w domu nie było choinki. Mam nadzieję, że w tym roku się pojawi, ale z młodzieńczych lat pamiętam, że zawsze wieszałem jabłka. Ale niestety... Prawdziwe? Tak, prawdziwe jabłka, tylko że one nigdy nie dotrwały do Wigilii, bo zostawały same ogryzki. To też malownicze. A u ciebie jest choinka? Nie, oczywiście, że jest choinka i... Sztuczna czy prawdziwa? Nie, oczywiście prawdziwa. I taką nową rzeczą jest to, że wieszam na choince imiona najbliższych osób. O! Tak. A, to pomysł. A czy tak, z tym jest... związana jest jakaś tradycja, jakaś wróżba? To chyba ja wprowadzam te tradycje. Mam nadzieję, że zacząłem w tamtym roku i teraz oczywiście tak będzie. Może to będzie już zawsze. No, podoba mi się to. Podoba. Myślę, że też się komuś spodoba. Może to zrobić. To jest naprawdę, naprawdę przyjemne. Wtedy z tymi wszystkimi można być w te święta z tymi, z którymi nie można. Którzy wiszą na choince. A u ciebie? U ciebie. U mnie jest taka sprawa, że Daniel wiesza jabłka, tak? A ja zawsze wieszam cukierki, ale do Wigilii one na pewno nie wytrwają, bo mój tata po prostu lubi strasznie słodycze. Więc tato, jeżeli oglądasz ten program, nie jedz słodyczy, po prostu stajesz na gwiazdkę. Szadi. Oprócz mało oryginalnego pomysłu, czyli oprócz bombek, wiszą pierniczki, bo zawsze z mamą piekę pierniczki i zawieszamy je. Ty pieczesz pierniczki? Tak, a jak się piecze pierniczek? Nic nie pamiętam. A potrafisz zrobić polewę na przykład na pierniki? Znaczy zawsze czekoladą polewam. Aha. Ale czekolady sam wytwarzasz czy roztapiasz na przykład? Roztapiam. Chciałem podać firmę. Mleczną. A co u ciebie, Robert? Jak u ciebie wygląda choinka? Tak, przede wszystkim na choince są bombki. Potem są słodycze, potem są jabłka, czyli to wszystko, co oni po kolei wymienili. Pod choinką są prezenty, a słodycze i tak do końca świąt nie wytrzymają. W związku z tym, że mam teraz łapczywego, dosyć dużego pieska, który ściąga wszystko. A jaki to pies? Jakiej rasy? Przyznaj się. Doberman. Doberman. To wysoko skacze? No tak. To co wiszesz na samym czubku, to będziemy wiedzieć, co najbardziej lubisz. Na samym czubku jest czubek. I Doberman go nie jada, bo jest po prostu szklany. Stop. Przerywam tę miłą rozmowę, ponieważ trzeba odebrać telefon. W końcu ktoś z zewnątrz chce z nami porozmawiać. Pytanie Emilka, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. Hej. O, Łusio. No to dobrze, proszę bardzo, co mamy w nagrodach? Raz,
Proszę bardzo. Super farmy. Piłka, gra, książka, znowu gra. Prawie żeśmy dożyli, jesteśmy, bo nas jest tutaj tak strasznie dużo. Dobrze, losujemy, ale losujemy tylko trzy numerki, ponieważ jak wiadomo, święta się zbliżają dużymi krokami. Już w czwartek nie chodzicie do szkoły, dlatego losujemy tylko na poniedziałek, wtorek i środę. Dobrze mówię? Dobrze mówisz. To uwaga. Ciekawa jest... Dobrze, ale wiesz, w którą stronę? No to w tą. I teraz będzie straszna tajemnica, bo zanim ta piłka przejdzie przez wszystkie sześć rąk, już, to wszyscy umrą. O! Gol! Dobrze, ale nie, czekaj, zaczynamy od góry. Zanim wyjawimy, co to jest. To jest numer na poniedziałek. Proszę bardzo, na poniedziałek jest niepytany numer 36. Brawo! Wtorek. Nie w tą! Nie w tą, no już wypadło, proszę bardzo. A ja jestem szefową odkręcenia, ja wiem, jak to robić. Dajcie. Ale teraz Agnieszka kręci, pamiętajcie. Numer 21 to wtorek. To ja teraz na środę, dobra? To ja kręcę na środę, chociaż w środę to już tak nie będzie pytał. To tak właśnie pro forma. Uwaga, jak jaki to numerek? Ten numerek, to... O. O, widzicie, jak pięknie? Aga, 19! Brawo! Przypominamy jeszcze raz kultowe numerki, które w sposób niezwykły dzisiaj zostały wylosowane w poniedziałek. Numer 36. We wtorek. Numer 21. I w środę. Numer 19. A w czwartek i w piątek już świętujecie, znaczy przygotowujecie się do świąt, sprzątacie, myjecie okna, pomagacie mamom odkurzać, trzepać dywany, wycierać książki. Co się jeszcze robi przed świętami? Sprząta się w biurku. A wiesz, że są takie potrawy, które trzeba przygotowywać już wcześniej? No piernik to już od tygodnia powinien być dostępny. A, jest też taki kompot suszonych owoców. Tak. Słuchajcie. Telefon. Dzwoni telefon. Robić, ale tutaj chłopcy przyjęli inicjatywę. Coś mi się wydaje. Dziękuję jest bardzo. W prezencie. Co ty na to? No dobrze. Czyli po pierwsze Shadi, po drugie co jeszcze wręczamy? Kasetę. Po trzecie ty chcesz Merry tego Christmas! Łosia kolejnego. Dobrze. A ty Shadi co jeszcze dorzucisz? To jest czapera. Nasz wiek 20. Quiz o ostatnim stuleciu. I czapka Mikołaja z naszym logo. Zorientowałeś się, jakie masz nagrody. Jeżeli ci się nie udało, to niedługo do ciebie dotrą i będziesz wiedział. No proszę nie psuć nagród, proszę nie psuć nagród. Adrian, wiesz co dostałeś? Wiesz? Tak, piłkę, no, misia. No, nie, to nie jest miś, to jest łoś. Albo renifer. W dodatku gada. Dostałeś jeszcze tutaj... Tak, i dostałeś film, i dostałeś czapeczkę, i dostałeś grę. Shadiego, siadłem baterię. I dostałeś Shadiego. Dashing through the snow in one horse open sleigh. Oh, that feels we gone, laughing all the way. Bells on walk their way, making spirits bright. What fun it is to ride and sing that sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Dashing through the snow in the one horse open sleigh. Oh, that feels we go laughing all the way. Bells on both the ring, making spirits bright. The fun is to ride and sing the sleigh song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All I find is to ride in one horse.
4. Dzieje. 900 zł. Namówcie swoich rodziców, ponieważ dzięki pieniądzom, które otrzymamy ze sprzedaży tego albumu, dzieci, które do tej pory nie mogły wyjechać na wakacje, bo potrzebują specjalnej pomocy, być może na takie wakacje pojadą. Aukcja trwa do godziny 13:00. Zakończenie w Studio Tramwaj. Studio Tramwaj, TVN, Rynek Krakowski, ale oczywiście będziecie to mogli obejrzeć w swoich telewizorach. Zamykamy album. Zamykamy. Więcej nie będziemy pokazywać, bo przecież musi zostać tajemniczych kilka zdjęć. Natalia Kukulska. A teraz to, na co wszyscy czekają. Finał wielkiego konkursu z Just Five do Nowego Jorku, ale najpierw Just Five. Właśnie jak już chwila, nim zrozumie, że czas przespija, zanim będę wspomnieniem, tylko cieniem, tylko snem. Na planie życia, raz na wodzie, raz po, ty zagrasz jedną z róż, jedną z mam, za to, czego już nie będę mieć.
proszę, wszyscy goście zgromadzeni w naszym studio przedstawiają naszych gwoździ programu. Jaki to jest zespół? Zespół! No jasne. Daniel, Szadi, Bartek, Grześ oraz Robert. Wiecie, po co chłopcy się tutaj u nas znaleźli? Po to, żeby zakończyć razem z nami finał naszego konkursu z Just Five do Nowego Jorku. Byliście kiedyś w Nowym Jorku? Byliśmy i tak. Dlatego chcemy tam pojechać jeszcze raz. To teraz musisz opowiedzieć, jak tam jest fajnie, żeby wszyscy po prostu gryźli palce, czekając na wielkie losowanie. Więc to wszystko, co się mówi o Nowym Jorku, to prawda. Wszystko jest duże, niesamowite, kolorowe, wysokie. I co najważniejsze, wszyscy mówią po angielsku. Z takim samym akcentem jak my. Nie wolno wsiadać do taksówek, także... Tak. My raz się przyjechaliśmy i bardzo żałowaliśmy. Przypominamy. Wyjazd do Nowego Jorku już we wrześniu, już za chwilę. Losowanie u nas w studio. Dwie osoby oszaleją ze szczęścia już za chwilę. O, jeszcze my. A teraz cisza, teraz reklama. Że usłyszymy o nich więcej w przyszłości, bo teraz czas na krótką przerwę. Ale już za chwileczkę wracamy z królem dance'u o wdzięcznej nazwie Sash i z pierwszą dziesiątką. No to nie bawcie się pilotem, chyba że chcecie, żeby było głośniej. Do zobaczenia za minutkę. Zadzwoń do mnie 0700 880 0990 0700 880 0990 Zadzwoń do mnie 0700 880 0990 Pragnę jedynie ratować życie. Gene Wilder, czyli Frankenstein według Mela Brooksa. Poturlamy się w sianie? Klasyczna powieść grozy w wersji komediowej. Wnuk barona z Transylwanii chce powtórzyć eksperyment dziadka. To może się udać. Kogo stworzy ideał? W tym rodzaju? Czy potwora? Młody Frankenstein. W sobotę o 12:00. Drugie oblicze świata top modelek. Kupujesz tu narkotyki? Jasne. Mroczne i skomplikowane. Jedna tajemnica za każdy pocałunek. Życie nie zawsze przypomina okładki kolorowych magazynów. Czasem jest gorzkie i brutalne. Serial Modelki. W sobotę o 16:20. Mam dla was listę przebojów i pierwszy w tym roku nowy numer jeden. Ale zanim to wszystko, posłuchajcie najbardziej funkowego niemieckiego towaru eksportowego. Wszystko się zdarza, to Imperator Dance'u, Sashi i Adelante. Tylko porywającego do tańca. Bitowanie bez cukru, teraz jest William na orbicie numer 10. I nigdy. Ostatnio ci Walijczycy byli numerem jeden w sierpniu 98. Podrzucę do... Dobra, wystarczy. Żeby było sprawiedliwie, wymyśliliśmy, że wylosuje najmłodszy w waszym zespole oraz najstarszy. Bartek jako pierwszy, Grześ jako drugi. Słuchajcie, to jest tak, jakbyśmy cieli. Uwaga, tniemy, mam nadzieję, że... Ale ty poczekaj, młodszy ma pierwszeństwo tym razem. Młodszy ma pierwszeństwo, ale nie kusi tam. Ale starszy wie lepiej, jestem od ciebie starszy. Przepraszam, Bartek. Zamknij oczy! Bartek! A Grzesiu, ty już możesz mieszać. Bartek teraz musi otworzyć. Grzesiu! Bartek! Da! Ty, uczułem kupon!
Zrobiłeś? Wyciąłem kupon, no ale nic, może się odczyta, pokaż. Mamy dwie części. Panie i panowie. Najpierw zagląda do swojego... Matko, wyciąłem kupon. Bartek, zobacz co tam jest, bo tam musi być kupon prawidłowo wypełniony. A my tutaj praca. Lecimy proszę, ten kupon. Proszę, szybko jest praca. To jest lecimy flaga. Poczekajcie, musicie, matko. Flaga jest naprawdę. Flaga. Ołówkowa. Jest flaga. Ołówkowa? Czekaj, bo tu jest ten. I kolorystyczna ładnie. Odpowiedź? Zobacz, poczekaj. A odpowiedź się zgadza, Bartku, sprawdź. Odpowiedź, przepraszam, gdzie nie, to akurat nie jest taka część. Odpowiedź jest Bartosz Wrona. Bardzo dobrze. Bartosz Wrona, teraz tak, pytanie konkursowe, który z chłopaków zdradzał jako pierwszy stanął na amerykańskiej ziemi. Odpowiedź Bartek, rysunek jest, oczywiście zgadza się, to się wszystko kojarzy z Nowym Jorkiem. I teraz uwaga, uwaga! Prace już zostały pokazane, więc ci, którzy je stworzyli, nie mają wątpliwości, ale całemu światu ogłaszamy, kto jedzie do Nowego Jorku. Bartku! Zaczyna się na A, czyli Ania. Kończy się też na A, czyli Ania. I Ania Kropielnicka. Też kończy się na A. Też kończy się na A. I jest z Warszawy. Brawa! Wow! A teraz praca, którą wylosował Grześ i obciął, tak właściwie jest trochę, nawet... Trochę obciąłem, ale udało się złożyć, kupo się udało złożyć. Słuchajcie, jest tak. Powiem tak. Zacznę od numeru telefonu, mogę? Nie, nie wolno publicznie podawać numeru telefonu. Słuchajcie. To jest Magdalena Król, która mieszka w... Mieszka w Pile na ulicy... Nie, mówimy o ulicy już też, bo coś z tej listy by do niej przychodziło. Dobrze. Że zamień się... Magdalena zamień. Król z Piły! Magda, dzień, brawo! 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 Laureatów wielkie! Brawo! Słuchajcie, pamiętajcie, do taksówek nie wsiadamy, samolotem lecimy i wszystko, co się da, zwiedzamy. Już chłopcy wiemy, kto się wami zajmą, kto? Drogie dziewczyny, proszę, pojedziecie z opiekunami. Ja się zaopiekuję kuponami jako osoba najbardziej odpowiedzialna w towarzystwie. Rafał teraz idzie do głośnika, a Just Five zostaje z nami. Witam w głośniku. Kino Warszawa w Gdyni zaprasza na film pod tytułem Książę Egiptu. Seans dziś o godzinie 13.15, a w kasie czekają dwa podwójne zaproszenia. Teatr lalki aktora Kacperek w Rzeszowie zaprasza na spektakl Wakacje Smoka Bonaventury, nie naszego, który odbędzie się dziś o godzinie 16.30. W kasie czeka jedno podwójne zaproszenie. A teraz uwaga, uwaga, uwaga i po trzykroć jeszcze raz uwaga. Kafe Sukiennice w Krakowie zaprasza na tak zwane Sunday Brunch, dziś w godzinach od 11 do 14. Zapraszamy Was serdecznie, bo będziecie mogli się tam spotkać z Agnieszką Wróblewską, znacie taką osobę, i z Rafałem Gołąbowskim, być może też go znacie. Razem z Agnieszką tam właśnie będziemy, chcemy się z Wami spotkać, jeżeli Wy chcecie się spotkać z nami, to jest ku temu okazja, możemy nawet pogadać o wakacjach. To był głośnik. Czasem sprytnie zamieniliśmy koszyki. W tym koszyku są odpowiedzi na prawidłowe pytania zadane w naszym klik-klaku tydzień temu. Pytaliśmy o to, w tym koszyku, co schował ze sobą Shadi, który zresztą został przez nas wyznaczony jako ten, który będzie losował za odwagę i determinację związaną ze zmianą koloru włosów. Brawa dla Shadiego! Shadi losuje. Pytaliśmy o to, kto to jest akuszerka. Shadi, zamykaj. Akuszerka. Akuszerka. Aaa, kto to jest? To taka pani, akuszerka. To ma kuszę. To jest, tak wygląda akuszerka. Pozwól mi, że odczytam zwycięzcę, czy pozwolę ci to zrobić. Dobra, najpierw sprawdzamy. Akuszerka inaczej położna. No tak, pracownik służby zdrowia, który pomaga w tym, żeby dzieci przychodziły na świat. Magda Czerw z Małej Wsi dostaje nagrody.